Reset Obywatelski. Cześć. Słuchaj, właśnie w tej chwili zauważyłem, że ty dzisiaj jesteś jakoś nieprawdopodobnie pięknie i zgrabnie uczesany. To prawda? To jest fantastyczne. Tak, to jest jakiś, normalnie... jakaś, rozumiem, kariera, bardziej dostałeś rolę jakiegoś seryjnego podrywacza w filmie albo coś. Nie, nazywam się Cholecka i... dostałeś rolę Choleckiej, tak? Dostałem rolę Choleckiej. Dzień dobry się przede wszystkim z Państwem, oczywiście i z Tobą, dobry Marcinie. Wieczór, najpierw to powiedzmy dobry wieczór, dzień dobry to nad ranem. No fakt, dobry wieczór. Tylko pod tym logiem, tylko pod tym znakiem Celiński, Krzyżaniakiem. A tak naprawdę to Marcin Celiński, tylko mistrz rozpiętej riposty. I Wojciech Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery. Najszczerszej, najsłowiańszej i najszyderszej. No ale dzisiaj podsumowujemy tydzień, ale dzisiaj ten tydzień się trochę sam podsumował dwoma wydarzeniami. Wszystkich w Wielkiej Brytanii przepraszam za ten gest. bo to niesympatyczne. Innym tłumaczę, że tak właśnie w Anglii. Pamiętasz, Czas Mroku to był ten film, kiedy była taka scena, kiedy Churchillowi tłumaczono, co to znaczy. Tak, to jeszcze ze Pamiętasz starej... jego minę? Pamiętasz jego minę? No pamiętam jego minę, zresztą to jest trochę bzdura, bo Churchill był w takich okolicznościach wychowywany, że na pewno to znał. Ja myślę, że szeroką wiedzę, ale scena była smakowita. No. To była, on kończył taką uczelnię, w której musiał to po prostu znać, no nie szło tego nie znać. Poza tym każde dziecko w Wielkiej Brytanii to zna od czasów słynnej legendy wojny swojej niepodległości, ale kiedyś. Ale tydzień się trochę zbumerował, nawet bym powiedział, przez informację, która dotarła do nas niedawno w sumie, bo oczywiście będziemy sobie tu dworowali, ja będę dworował, Marcin może będzie bronił, nie wiem, dzisiejszego stand-upu, duetu stand-uperskiego Budka Trzaskowski, ale którzy próbowali być tak trochę Steve'em Jobsem i tym od Gatesem, takie próbowali, prawie jakby nowego iPhone'a prezentowali. No ten iPhone taki trochę im nie wyszedł, ale to potem może będziemy. Na początek muszę, wypada wspomnieć pana Krzysztofa Kowalewskiego, 83 lata. Dzisiejsza wiadomość, która chyba przykryła różne inne wiadomości. Myślę, że tak. Bo to jednak facet, który był, no był, bo właśnie tak się zająknąłem, że nie powinienem mówić był, no ale przecież powinienem mówić był. Niestety od dziś, no to jest jakaś wielka nasza historia, wielki kawałek naszej kultury i faktycznie taka wiadomość przykrywa różne inne. No już nawet nie wspominając o jego, on zagrał w około 100 filmach, no nie wszędzie główne role, ale świetny, charakterystyczny aktor. Ja go oczywiście pamiętam na przykład z tych świetnych ról w teatrze telewizyjnym, między innymi w tej fantastycznej z Marianem Kociniakiem, o tym diable, jak on było tam, że igraszki z diabłem. Igraszki z diabłem, tak, genialny po prostu rozbójnik. No ale to był po prostu człowiek, który miał taką wiskomikę i tak był komediowo skażony, że tak powiem, że po prostu on był skazany na komedię. On był po prostu skazany na komedię, chociaż potrafił grać nie komedię. A ja ci powiem, że bo ty mówisz o mimice. Mamy tutaj zdjęcie. Tak. To zdjęcie obrazujące Trójkę Gwiazdorów. Tak. To był serial Daleko od Noszy. Mogę pozwolić sobie teraz na anegdotę z tego filmu. Ja się dowiedziałem, że mam zagrać. Ja się znałem z panem Krzysiem Jaroszyńskim trochę, który był scenarzystą i reżyserem oczywiście tego serialu Daleko od Noszy, w którym ordynator Łubicz, to oczywiście odniesienie do klanu, bo serial powstawał jeszcze w czasach, kiedy klan coś znaczył.
i odniesienia były jakoś tam istotne. No i dowiedziałem się, że mogę mieć okazję zagrania z panem Krzysztofem. Ja nie jestem aktorem zawodowym. Nie, no jest, każdy jest aktorem, kto zagrał, tak? No, ale wiecie, o co chodzi, że nie jestem w związku, ale pan Kowalewski, no tak jak już powiedziałem, naprawdę był jednym z moich mistrzów, no dalej jest, no jednym z mistrzów jest, mimo że nie żyje, takiej komedii, po prostu, no ubawiłem się i pan Sułek, te wszystkie, kto znał powtórkę z rozrywki, no to przecież ten głos pana Krzysztofa był po prostu, no nie, no, a poza tego mina taka... Przecież to aż są w gifach, nie? Są też takie, że gify nawet, które można pokazać, jak tam. Tak, no przecież to pan Krzysztof tak plastyczną tą twarz. No w każdym razie poszedłem na ten plan, dostałem możliwość zagrania w Daleko od Noszy. Jeszcze tam dodatkowo pan Wawrzecki, po prostu no, dla mnie szaleństwo kompletne. No i też był i więc pobiegłem tam, kurde, wiesz, biegnę, żeby tylko zagrać. No i gramy tam te sztuki, tam generalnie w tym serialu było tak, że tam dużo było improwizacji, generalnie wiadomo było, o co chodzi, do czego ma doprowadzać, puenty były powiedziane, ale tam aktorzy generalnie często jechali swoim jakimś tekstem. No ja jako taki nie aktor, ale śmiały dosyć człowiek, zacząłem też tam pływać, tam były oczywiście najpierw próby, potem jeden dubel, drugi dubel, bo co jakiś czas komuś coś się spadało, tam trochę było tak na nitkę i wędkę to studio takie porobione. No i ja tam płynę i za każdym razem inaczej, tam coś kombinuję, tam uderzam pana Krzyśka na przykład, żeby, albo go targałem, tam były takie ujęcia, że go targałem na przykład pana Krzysztofa i krzyczałem na przykład, tam tutaj akurat w tej scenach nie ma, bo to nie poszło akurat, ponieważ jak krzyczałem, miałem swoją, moim zdaniem, najlepszą scenę, w tym sensie, że najlepsze ujęcie, to akurat ktoś tam, chyba pan Wawrzecki, się wypierdolił, przepraszam za takie, ale naprawdę się nie wywrócił, tylko po prostu poleciał. To było za śmieszne nawet jak na ten scenę. I, no i w pewnym momencie tam robię te sztuki, no i tam chyba po którejś próbie pan Krzysztof tak odwraca się, chwyta mnie tak za ramię, tak kładzie mi rękę na ramieniu, to ja już wiesz, on tak mówi, i tylko nie pamiętam, czy on się zapytał, z jakiej szkoły jestem, po jakiej szkole jestem, czy jestem aktorem, nie? Bo on mówi, ktoś i powiedział, bo jeszcze cię nie widziałem, nie? Bo w niczym cię nie widziałem. A ja mówię, nie no, panie Krzysztofie, ja po prostu miałem okazję, więc przyszedłem. On mówi tak, bo kurwa, ale dajesz, musisz częściej grać. I to mnie po prostu, dla mnie była duma, w ogóle wiecie, no mistrz komedii, kurczę, do mnie, jak ja tutaj te swoje wysiłki tam próbuję robić, bo kurwa, i tak jak to pan też tak, bo kurwa, ale dajesz. Swoim głosem takie, to ja po prostu, wiecie, no dla mnie to było wydarzenie, się zapytałem potem, czy ktoś to nagrywał. Oczywiście się okazało, że jak na złość nikt, a tam często było tak, to był ten jeden moment, kiedy nie nagrywali. No właśnie, a tam często było tak, że kamera była puszczona, bo tam często, zresztą mi potem opowiadali, są często takie różne żarty, które potem to w serialu trafiały, to były jak oni w kostiumach w ogóle tam stali, na przykład przy tym barze tam w Szostry Basen i sobie coś pieprzyli na temat, na przykład przegadywali rolę, tak? I był po prostu na największym luzie i to się puszczało, albo reakcja Siostry Basen, na przykład jak oni przegadują, a tam Siostra Basen w tle stoi, wiesz, jak to oni to brali, w związku z czym dużo takich rzeczy kręcili tam, a tego akurat cholera nie nakręcila, wyobraźcie sobie, co dzisiaj przy takim, wiesz, skorzystałbym, bo teraz są takie czasy, że na śmierci też się korzysta, więc teraz bym skorzystał z tego, że hashtag Kowalewski być może na Twitterach jest jakoś tam rozgrzany, wrzuciłbym takie coś, kurwa, ale dajesz, no to byłbym wielką gwiazdą, nie? Ale jeszcze raz chciałem powiedzieć, no naprawdę genialny aktor, ale ty coś zacząłeś, Marcin, właśnie mówić, że ja mówiłem o Wiskomice, ale... Wiesz, bo ja akurat Krzysztofa Kowalewskiego poznałem przez głos, wiesz, bo kiedy byłem jeszcze małym chłopcem, to kiedyś było trudne do uwierzenia. No teraz jest trudne do uwierzenia, kiedyś to jeszcze byłbym w stanie chyba. Nie, więc mówię, to tak zaznaczam dla młodszych widzów, że nawet ja kiedyś byłem małym chłopcem. Wiesz, no, miałem pewne z przyczyn pedagogicznych utrudnienia w dostępie do telewizji. No takie były czasy, tam wtedy mówiono, że tam dzieci, to telewizja, masz tu teleranek, bach, a potem out.
Jeszcze ekran z bratkiem, jak dla starszych był ekran z bratkiem w czwartki. Tak. A radio nie podlegało żadnym sankcjom, w związku z czym ja dosyć szybko namierzyłem i tylko, że już nie pamiętam, to chyba jeszcze było 60 minut na godzinę, taki program. Potem była powtórka z rozrywki w to miejsce. No i oczywiście poznałem pana Sułka, który mnie śmieszył, jak byłem właśnie takim małym chłopcem i prawdę mówiąc, jak gdzieś ostatnio złapałem, nie pamiętam, to pewnie musiała być trójka, ale to ostatnio, jak mówię, to pewnie ze 2 lata temu trafiłem gdzieś tam jadąc w nocy na pana Sułka, to znowu traciłem tym razem panowanie nad kierownicą w trakcie tej nocnej trasy, bo... Panie Sułku, kocham pana, cicho, wiem. Ale to w ogóle te skecze były skonstruowane w taki sposób, że one wysadzały w powietrze. Mnie wysadzały w powietrze jako, nie wiem, tam 9 czy 10-latka, jako starego chłopa też wysadzają w powietrze, więc najpierw poznałem głos, no a dopiero później poznałem jego, no przede wszystkim z komedii, bo tutaj on się spełniał najbardziej, a na koniec jako człowiek już całkiem dorosły, no poznałem go od tej innej strony, od strony jego życiorysu, jego trudnych pierwszych lat, bo przecież on przeżył i powstanie warszawskie w Warszawie, wojnę przeżył w Warszawie. 83 lata, przypomnijmy, miał. Tak. Potem po wyprowadzeniu ludności z Warszawy, tu w ogóle trzeba dodać, że mama pana Krzysztofa była pochodzenia żydowskiego, więc oni całą okupację spędzali w pewnym wyższym stanie zagrożenia. I wyobraź sobie, że... Ale nie w getcie, to też trzeba powiedzieć, że nie w getcie. Nie, nie, nie. Oni w ogóle byli po aryjskiej stronie i cały czas bo byli na normalnych dokumentach własnych. No, tam po prostu trudno było dojść. Do tego. Ale zagrożenie mieli. Ja tylko tak mówię, bo jak wspomniałeś o tym, że miały te korzenie żydowskie, tak wspominam, żeby to nie było, że. Natomiast wyobraź sobie, że oni potem po powstaniu warszawskim, kiedy wyjechali z Warszawy, gdzie trafili? Trafili do Kielc. Trafili do Kielc i dokładnie z Kielc, jak czytałem w jednym z wywiadów z Krzysztofem Kowalskim, z tych Kielc wyjechali dzień po pogromie. Ze względu na to, co tam się na ulicach działo. No później wiadomo, mamy wielką karierę, no, rozpoczynając od roli epizodycznych, no ale potem bardzo szybko pojawiają się. On szybko zaczął grać takie główne role. Szkołę tam skończył, szkołę aktorską skończył gdzieś na początku lat 60. i zaraz zaczął się pojawiać w takich większych produkcjach. No i potem wiesz, jaka była sytuacja w latach 90., gdzie raptem Krzysztof Kowalewski zamieszał się w dużą politykę. Czyli tutaj może Państwu powiemy, bo film jest chyba nie do obejrzenia. Był taki film, dramat w 3 aktach, który sporo czekał na emisję, a później w końcu został wyemitowany w 2000 czy 2001 roku. Rzecz dotyczyła ludzi, których wszyscy znamy, czyli rzecz dotyczyła Jarosława Kaczyńskiego, Adama Glapińskiego, czyli dzisiejszego szefa NBP, i rzecz dotyczyła finansowania porozumienia centrów z pieniędzy Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. To była największa taka afera finansowa. Pierwsza i największa afera finansowa III Rzeczpospolitej, gdzie pewną rolę w tym odgrywał pan, który się nazywał Pinheiro i który był pasierbem Krzysztofa Kowalewskiego. Wtedy Kaczyńscy, którzy mieli już spore wpływy w AWS-ie, użyli wszystkich, ale to absolutnie wszystkich sił, środków, żeby i autorów filmów, i samego Pinheiro zgnębić dosyć skutecznie. Dosyć. A od Pryckiem dostał pan Krzysiek.
Odpryskiem dostał pan Krzysiek, a przede wszystkim dlatego, że on się strasznie wściekł i bardzo otwarcie występował w obronie swojego pasierba. I zresztą wtedy chyba pierwszy raz w stronę Kaczyńskich i ich otoczenia, w stronę tego całego towarzystwa SPC popłynęły ostre słowa, a takie bardzo dosadne słowa, które dzisiaj mamy na ulicach, ale wtedy to jeszcze było nie do pomyślenia i autorem tych słów był Krzysztof Kowalewski. To był taki epizod polityczny. On zresztą też szczęśliwie niedługo trwały te rządy, na które wtedy AWS miał wpływ, no ale on wtedy to też odczuł w karierze zawodowej. Ale to całe szczęście jego pozycja była na tyle silna, że po prostu to był jedna z takich... Wiesz, jego pozycja jest na tyle silna, że nawet twoi ulubieńcy brązowonosi... Brązowojęzycy. Nosi też, oni tam wszystko już chyba mają brązowe. Oni całymi łbami tam weszli, tak. Więc... To jest już brąz absolutny, tak jak czerń absolutna bywa tylko teoretyczna, to brąz absolutny w praktyce, to są twoje można ulubieńcy. Zaśpiewać piosenkę, zacytując, można parafrazować piosenkę Rynkowskiego i powiedzieć, karnowscy lubią brąz. Tak, karnowscy lubią brąz. Chociaż ja myślę, że karnowscy są brązem, to trzeba by było tak jakoś sparafrazować ten tekst. Oni dzisiaj też bardzo ciepło wspominają Krzysztofa Kowalewskiego, choć chyba jeszcze 2 czy 3 dni temu w polityce, na której dzisiaj ukazał się ten tekst wspominkowy o wielkim aktorze, był tekst hejterski na temat Krzysztofa Kowalewskiego, bo on tam gdzieś coś o tym pisie powiedział brzydkiego, więc oni uznali, że trzeba go... No dzisiaj nawet Kurski ramówkę zmienił o 21.35, coś tam ten, rozmowy kontrolowane, Polskie Radio puszcza 2 słuchowiska, niestety jednocześnie w 2 kanałach, bo oczywiście nie skoordynowali do końca swoich działań, bo to taka instytucja... Ale nie przesadzajmy z tą koordynacją, tam masz tyle programów... Nam się jakoś udaje skoordynować sytuację, tam siedzą cały budynek ludzi, Marczewskiego cały. Oni mają dużo specjalistów od tej logistyki. No. No właśnie, jakoś nie dają rady nad ludzkim wysiłkiem tego zrobić. No ale pan Krzysztof, faktycznie jeszcze tak kończąc o panu Krzysztofie, to jest też wielka postać radiowa właśnie, to trzeba powiedzieć, Polskie Radio, Teatr Polskiego Radia, to jest pełen pana Krzysztofa i to są fenomenalne rzeczy i nie tylko komediowe, bo głos on miał taki, że właśnie połączenie z tym z komiką, z filmu go wyrzuciło z jakichś ról poważnych, w pewnym momencie już przestał w ogóle chyba grać, nie pamiętam, chyba najpoważniejszą jego rolą jest Zagłoba, Ogniem i Mieczem. Jeżeli chodzi o takie, wiesz, bo poważne role to on grywał w epizodach, bo on tam chyba w Krzyżakach. Nie, no to tam dawniej tak, ale ja mówię, teraz, potem jak już się stał taką ikoną komedii, to już chyba nie było po tych parę... Nie było ucieczki, już, tak. Nikt nie zaryzykował na takie rzeczy, bo nawet jeżeli to była jakaś niekomediowa, taka stricte rola, znaczy scena, ten film nie był komedią, to on zawsze wprowadzał taki element jakiejś takiej niepewności, jakiś taki rozładowywacza napięć. Natomiast w Teatrze Polskiego Radia grał w fenomenalne, dramatyczne role i poezję świetnie, czy w Teatrze Polskiego Radia można pełne spektrum jego umiejętności. Zresztą fajnie też czytał klasykę. Agora kiedyś wydawała te audiobooki na płytach i tam był też czytane przez Krzysztofa Kowalewskiego, nie pamiętam co teraz, bo to już jakiś czas temu, ale pamiętam, że ja tak myślałem, kurczę, Kowalewski książkę czyta, to mi się od razu kojarzyło, wiesz, takim, że masz komediowca i mówi, no przecież to będę co, ja będę wył przez cały ten i kurczę, włączyłem, pamiętam, że mówię, ja pierdziu,
jak on normalnie wie, bo to był aktor i on potrafił po prostu, kiedy trzeba to przypić, a kiedy trzeba to potrafił zrobić coś fantastycznego. To jest naprawdę świetny gość, ale chyba nie śpiewał nigdy. To jest jeden z niewielu z tego pokolenia, co nigdy chyba się nie załapał na jakieś takie śpiewy ani w kabarecie starszych panów, ani u Pietrzaka, ani u Dudka, nie? Chyba nie, chyba może, nie śpiewał, nie pamiętam. Właśnie, usiłuję sobie przypomnieć, żeby on chociaż chyba, być może nucił w jakimś filmie do golenia, ale śpiewać to chyba nie śpiewa. Prawda? Chyba to jego jeden z nielicznych, musiał mieć naprawdę tempy być w słuchu i, albo w śpiewie, bo wtedy każdego wykorzystywano w kabarecie jakoś tam, albo Dudek by go wykorzystał, albo Pietrzak, albo starsi panowie, bo on wtedy jeszcze, już wystarczy, żeby go tam jakoś do śpiewania, wtedy wszystkich zmuszano tych charakterystycznych aktorów do śpiewania, a właśnie nie pamiętam nic. Może państwo nam jak zwykle pomogą w takich sytuacjach. Czy pan Kowalewski, Krzysztof... Czy gdzieś jest próbka śpiewu? Prawda? Czy to jest, bo to jest ciekawe. No, nawet Szturowi się udało zaśpiewać, a pan Krzysztof jakoś nie pamiętam, żeby coś takiego. No, ale w każdym razie no, wspomnijmy go, bo faktycznie no, kawał... Akurat wczoraj jeszcze Christopher Plummer odszedł w wieku 91 lat z kolei. Oscarowy brytyjski aktor, też charakterystyczny, tylko że on taki bardziej, no to jest też aktor teatralny, szekspirowski też. Dostojny. Słucham? Bardziej dostojny. Tak, taki. Chociaż komediowo też potrafił przywalić, bo jak wiemy, zresztą to też widać po panu Kowalewskim, najlepsza komedia jest całkiem serio, tak? Bo to są te rodzaje komedii takie benihilowskie, gdzie tam jest po prostu jest taki wodewil, rodzaj wodewilu taki, że pajacujemy, ale najlepsze komedie, zresztą dlatego na przykład choćby serial Daleko od Noszy mi się tak bardzo podobał, że tam wszyscy grali po prostu siebie na pełnej powadze, nie? To sytuacja tak, była nie. Śmieszna, a nie sytuacja jest śmieszna, a nie pajacować trzeba. A to jest, muszę wam powiedzieć, że to wcale nie jest takie proste, bo ci aktorzy starszego pokolenia, takiego właśnie tego pokolenia właśnie co Krzysztof Kowalewski, kiedyś szkołę uczyli, oni byli strasznie aktorami uczonymi tak strasznej teatralizacji wszystkiego, szerokiego gestu, o tak to nazwijmy. I na przykład, i wszystko musieli zagrać, prawda? Nie byli. Tym kiedyś pan Przoniak powiedział, nie Przoniak, tylko Bista Henryk, powiedział, że specjalnie się zaangażował w projekt pianisty, grał jakiś tam ogon po prostu, tak jak ja w różnych seriach, tak on zagrał w Oscarowym pianiście, czy nie, Liście Schindlera, przepraszam, po to, żeby zobaczyć, jak to się robi po prostu film na świecie. I on mówi, i on tak spojrzał i powiedział, że najważniejsza różnica między takim aktorem amerykańskim i tym, to jest to, że a polskim to jest to, że u nas wszystko trzeba było zagrać. A oni byli. To jest po prostu, u nas jest gra aktorska, a tamten po prostu, no jak miał być Billy Kidem, to był Billy Kidem. Jak miał być kimś innym, no to był kimś innym. A u nas wszystko jest takie, jak pamiętam na przykład pani Ania Seniu, która no też uważa się za wielką aktorkę, nauczycielka, pedagogzka i zagrała w takim sitcomie, który się nazywał Wszyscy kochają Romana. To jest wersja polska. No to już wkroczyłeś na rejony, których nie znam zupełnie. No to jest wersja amerykańskiego sitcomu Everybody Loves Raymond, a z kolei to... To teraz znam. No właśnie, bo to jest, to był utwór sceniczny, to był teatralny teatr, z którego potem powstał ten, było napisane jako sztuka i potem była tak dobrą sztuką, dużo grana była, byłem na niej zresztą i potem autor zresztą tej sztuki grał pani w rolę. Ja wspiszę, śpiewał w misji specjalnej jako szef kuchni. Było, gotował, tylko to nie był chyba jego głos, ale tego, ale będzie trzeba sprawdzić, on, tak, czy, tam, tak, czy tak. Był lip sync, czy śpiewał faktycznie, misja specjalna, koszmarny film, po prostu gówno pierwszej wody i właśnie polegając, komedia polegająca na pajacowaniu, koszmarny ten film i śpiewał no jako tak, molibden na pewno na Wigilii. Śpiewał jako molibden na Wigilii, tak. Było, podzielili się jajeczkiem, tak jest, tak jest.
podzielili się jajeczkiem fantastycznie, nie róbmy z tego zagadnienia, podzielmy się jajeczkiem, to było to, no ale chciałem powiedzieć, tylko skończył pani też, jak oglądałem ten serial i o ile właśnie w tej Everybody Loves Raymond to na pewno kojarzysz, wszystko jest na pełnej powadze, prawda, tak jak w teatrze normalnie grane, tylko że jest po prostu cholernie śmieszne, tak, to wszystko. Tak tutaj, kurczę, takie pajacowanie odchodziło i pani Seniu, która tam biegała jako ta matka tego głównego bohatera, która tam jest po prostu, w oryginale jest no, zabójczo śmieszna, ale właśnie dlatego, że nic nie pajacuje, że ona jest, cały świat się dziwi temu, jaka ona jest, bo ona nie musi pajacować. Ona jest po prostu potworem w ludzkiej skórze, tak, ale z sercem na dłoni. A tu po prostu pani Ania tak zaczęła biegać i fajnie, że pan Kowalewski akurat też czasami szerokim gestem jechał, też ten dowcip, to jego gra była taka kwiecista czasami, ale nie przekroczył moim zdaniem tej bariery, nawet jak grał w sitcomach, to te sitcom właśnie były takie, że on tam nie musiał robić jakichś fajerwerków takich, zobaczcie jaki jestem fajny, nie? Ale ostatnio kurczę, szkoda, no odchodzą, no będą odchodzili następni też. Wiesz, mamy jakoś taką serię, no ale z drugiej strony, wiesz, mówimy cały czas... Co roku jest seria, nie? O ludziach 80+, no wiesz, no przy ludziach 80+, nie mówię, że to jest wiek, co natychmiast należy umierać, no ale to już nie jest takie... Ale trudno napisać, zmarł przedwcześnie. Tak. Młodo nie zmarł, no. No, to jest, a swoją drogą, jak się zastanawiałem z kolegą i państwem też tutaj rozmawiałem, co to za opcja jest w ogóle pisanie zmarł przedwcześnie, nie? Obojętnie ile miał lat, to znaczy, że to, bo to automatycznie resztę ustawia w tym, że albo żyją już ponad stan, albo coś. Wojtek, jak będziesz pisał mój nekrolog, spokojnie napisz zmarł za późno. No więc właśnie, wiesz, bo to tak od razu, nie? Jak tam ci umierają przedwcześnie, a ty tak patrzysz na siebie, mówisz... O kurde, nie? Kupią mi, przepraszam, nie? Tak w ogóle, przepraszam, no. Naciągnąłem was na parę lat, nie? Jakoś tak, no to jakoś taka... No najbardziej to trzeba przepraszać z ust, no ale to inna zabawa. To już niech oni jemu to akurat włos z dupy trzeba wyrywać. Na złość ZUS-owi, są ludzie, którzy na złość ZUS-owi żyją. Będę żył 120 lat. Tak, są ludzie, których ta nienawiść do ZUS-u trzyma przy życiu. Wszystko wezmę, co do grosza. W jakim to było, też w jakimś filmie to było, właśnie wszystko wezmę, co do grosza. A nie, to kabaret Jurki, jak właśnie taki sketch, bo jak tam jadł zupę pan znany Wojtek Kamiński i powiedział, tam właśnie mu mówili, że słabo wyglądał, a w dupie nie dam się, to wszystko do ostatniej złotówki. No wiesz, że przy Kowalewskim to ci powiem tak, że nawet można się trochę pośmiać, nawet wskazane, żeby się pośmiać wspominając go, mimo tego, że okoliczność całkiem smutna. A ja wiem, pan Kowalewski był lekkim cynikiem, więc podejrzewam, że też jak się tam żegnał, to ja nie wiem w ogóle, bo on nie umarł chyba na jakieś, chyba coś nagłego, bo nie było stanu. Nie było słychać o żadnej. Tak dramatycznie, a ja wiem, że chociaż też go nie było widać, no ale to teraz nikogo nie było widać, prawda? Więc to nawet trudno powiedzieć, prawda? Bo kiedyś to mówił, no przestał chodzić do spatifu, nie? No, teraz no już od albo przynajmniej przestał przychodzić do teatru. Na przykład, prawda? Jak już nie grał, właśnie, że nie gra coś tam, że ktoś za niego gra i tak dalej, bo a tutaj trudno coś powiedzieć. Można by zadzwonić do pana Wawrzyckiego na przykład, no ale tego nie zrobię, bo ja pamiętam, nie zrobię tego z głównego, znaczy głównie z kultury tego nie zrobię, a druga rzecz, to pamiętam jako dziennikarz, jak też terminowałeś tam od jakiegoś, nie wiem, czy ty terminowałeś, tak, od czelatnika do wyżej? No, może dosyć szybko mi to poszło, ale... Jak byłem, wiadomo, na przykład w gazecie czy coś, w takiej codziennej gazecie, to wiesz, są dyżury, prawda? No i tam siedzieć na tym dyżurze kiedyś, teraz już tam masz ten internet, tam te inne rzeczy, a kiedyś tak się siedziało i trzeba było ewentualnie, wiesz, przygotować cały materiał. Teraz to od razu, jak ktoś tam umrze, to od razu na agencji spada, wiesz, wypowiedzi wszystkich, nie?
i tylko bierzesz, kurwa, ten. A tutaj było, wiesz, problem nagle, no i czasami się zdarzyło, to był dopust boży tak zwany, to był jak właśnie ktoś umarł, jakiś celebryta, u mnie tam mi się tak zdarzyło i pamiętam kiedyś Wojtek Orliński był ze mną na dyżurze. Wojtek Orliński, państwo być może znają, Wielka Maruda taka przy okazji, świetny dziennikarz, świetny felietonista zwłaszcza, ale Maruda straszna i takim tak, wtedy byśmy pracowali w tej kulturze, no i właśnie ktoś tam umarł, nie pamiętam kto nawet, i siedzieliśmy, to Wojtek za mną chodził po prostu, nawet żeby szukaliśmy powodu, żeby nie zadzwonić do kogoś, nie? No bo to była taka opcja, że wtedy musisz zadzwonić, nie ma co, tak. Dzwonisz i mówisz: dzień dobry, chciałem się zapytać, jakie pan ma wrażenia po śmierci kogoś. To jest po prostu, to jest takie po prostu zajęcie, że jak tylko patrzyłem w tę agencję, jak patrzyłem czerwone, jakieś takie coś się pojawiało, to mówię, Dobrze było w moim przypadku, jeżeli to umierał ktoś jakiś z polityki, bo tam w Gazecie Wyborczej na przykład było wielu takich, co się rzucali jak szczerbaci na suchar, na różne takie polityczne tematy. No gorzej jak ktoś z kultury, bo to wtedy właśnie ten dział kultury był cały taki, wiesz, taki, no nie, no gdzie ja będę, kurwa, dzwonił. I to był dramat, bo tam byli tacy ludzie, wiesz, ci od polityki tam, wiesz, nie mają, ten poza tym ci ludzie, ci politycy. Nie, no ci, wiesz, ci politycy są łatwiejsi. No, względem, każdy, tak? Z nich to chętnie ma okazję, tak. Mówić, o, ja pierdolę, spowiedź, a tu zadzwoń do pana Wiktora Zborowskiego, nie, się zapytaj, no zadzwonili, widziałem dzisiaj z TVN-u, dzwonili do pana Wiktora Zborowskiego na przykład, żeby się zapytać, jak tam, no jak pan, no to ten, a to są takie najgorsze, to są takie zdawkowe, nie, taki potem, no złoty człowiek był, no lubiłem go, nie. A ty masz z tego zrobić 2000 znaków. Tak, musisz zadzwonić do 40, bo z każdego masz tylko 200, nie. Ale nie, oni się potem rozgadują, oni się już też nauczyli, ci różni znani ludzie, oni się nauczyli, co bardziej, to jest taka ciekawostka też zawodowa, że co bardziej tacy, jakby to powiedzieć, kulturalniejsi ci i bardziej znani, znane gwiazdy, ale te prawdziwe gwiazdy, nie celebryci, tylko gwiazdy, oni po prostu też wiedzą, że my mamy swoją pracę, oni mają swoją pracę. Oni dokładnie sobie zdają sprawę, oni już wiedzą, że... Nastąpiła profesjonalizacja opowieści. Tak jest i oni pewne rzeczy mówią, oni na przykład, oni wolą na przykład, no jakby zadzwoni pani Cholecka, to pan Wiktor jej powie, żeby spierniczała prawdopodobnie, tak, ale jak z wyborczy ktoś dzwoni, to czy z jakiś inny, to było zawsze tak ze zrozumieniem, okej, okay. No wiedzą, że i tak to musimy zrobić, więc lepiej, żeby to powiedział pan Wiktor Zborowski, niż tam bym dzwonił do jakiegoś, no Jarka, ja się nigdy nie zadzwoniłem do żony, ani tam do matki, jakby takie przypadki. No tak, to by było. Ale są też tacy hardkorowcy. Zabawne, jakbyś zadzwonił, no umarł pani mąż, czy może pani kilka słów dla gazety? A gdzie? Ja jestem na tym, co? Gdzie? Jak? Jak? Ja właśnie wracam, wysiadłam z samolotu. Właśnie, bo był chory, jak leciałam, tak, był chory. Tak, miałem wyłączony telefon w samolocie. Tak, bo jak leciałam, był jeszcze chory. No to już pani jest, wie, może pani mówić. No. Tak, już nie jest chory. Odblokowuje pani ten level. Ale wiesz co, jak zanim przejdziemy do następnego tematu, to ja mam propozycję, żeby zamknąć to piosenką, co? Ale wiesz co, nie wiem, jak oni się wszyscy nie potrafią dogadać, ja pomyślałem, ty powiedziałeś. No więc ja też tego nie rozumiem, po prostu tak jest, no bo tak nie, bo to trzeba zamknąć tak za... Realizuje nas Piotr, który w tej chwili nam zagra. Już nie mówię, czy zaśpiewa, bo z Kowalewskim żeśmy doszli do tego. O skoczności też tam nie próbuj, bo potem będziesz musiał odszczekiwać. Nie, ale zauważyłeś, że ja bardzo, bardzo delikatnie powiedziałem, że nam Piotr zagra. Wprowadzenie robisz takie bardzo ładne, że I potem powiem, że to właśnie tego chciałem. Tak, no i to jest, i na tym to polega. Zauważyłeś, że mam taki trochę jak ten...
muszkieter, taki trochę jestem. Nie, to już jest, faktycznie wyglądasz jak Cantona, jeszcze z tą brodą, bo Cantona... Cantona, faktycznie był Cantona, piłkarz francuski, Manchester United, tak, największa kariera w Manchester United. Francuski, to był piłkarz Manchester United, naucz się, Krzysztof. No właśnie, no tak, bo w końcu tam Francuz, chociaż dla Francji też zagrał trochę. Dobra, że a teraz jest naprawdę niezłym aktorem. Trzeba przyznać, że on jest naprawdę niezłym aktorem. Ja coś oglądałem. Naprawdę daje radę, daje czadu, a zaczęło się filmu od tego, że jest Erykiem Cantona. To był film z nim, o nim. A potem słuchaj, 21:37, więc zagrajmy coś, może być Barka. I jak podróżujesz, wiadoma sprawa, że klawę selfie to jest podstawa, gdzieś nad przepaścią lub przy kraterze, to się spodoba. Mówię ci szczerze. I Jadzia pociągiem kiedyś jechała i takie właśnie selfie mieć chciała, więc pomyślała, że się wychyli, by nie dać uciec tej pięknej chwili. Zrobiła, co jej wpadło do głowy, lecz tu się problem pojawił nowy, choć samojebka jest już gotowa, osobno tułów, osobno głowa. Kto fotografię chce mieć czadowe, często niestety traci głowę. Ostatnie selfie w eter wysyła i już na niego czeka mogiła. Świat tu polewa, płacze rodzina, ale nagroda jest od Darwina. W domu czy w pracy selfie to nuda, trzeba zaszaleć, może się uda utrwalić w kadrze cuda natury, ocalić perły architektury. Seba miał relaks na Teneryfie, zapragnął selfie machnąć na klifie, drepcze w kubotach, szuka ujęcia, bo za je fajne muszą być zdjęcia. Pręży się Seba, mózgu mu świeci, selfie gotowe, chłopak już leci, no i roztrzaskał się dzban o skały, ale się focie bardzo udały. Kto fotografię chce mieć czadowe, często niestety traci głowę. Ostatnie selfie weter wysyła i już na niego czeka mogiła. Świat tu bolewa, płacze rodzina, ale nagroda jest od Darwina. Wina, wina, wina dajcie, a jak umrę, pochowajcie, a jak umrę, pochowajcie. Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, uszach, rozumach, a za chwileczkę zasiądzie również po mojej prawico-lewicy, bo to zależy, o której to pójdzie, Marcin Celiński, mistrz rozciętej riposty. W tej części oczywiście będziemy rozmawiać, znaczy ja na pewno, Marcin będzie być może bronił, być może nie będzie bronił panów duet Świński, duet Budka Trzaskowski, względnie Trzaskowiecki i Pobudka. Dzień dobry, panie Piotr, panie Celiński. Dzień dobry, panie Krzyżeniaku. Co ja powiem tak ładnie, widzisz, panie Celiński, a nie panie Krzyżaniaku. Co to za panie Krzyżaniaku, to jest takie, wiesz, no nieładne, ale sobie kamerkę ustawił, będzie teraz piękny, piękny i młody. Zapowiedziałem, że będziemy rozmawiali o projekcie Opozycja 2037, czy tam coś 217, 30, 260, 1230. Pozazdrościli Hołowni nazwy z rokiem, to sami też tam sobie
pizgnęli kilka cyferek, w tym nawet ta strona ich działa, muszę ci powiedzieć, w przeciwieństwie do tam różnych innych takich, co to nieprzygotowane było, tu przygotowali. Ja to widziałem, tak jak mówię, no ty, nie wiem jaka jest twoja ocena, ja na początek powiem tylko, zanim ciebie zapraszając do tej dyskusji, powiem, że ja odebrałem to autentycznie jako wielką porażkę i wielką głupotę, kompletną głupotę, ponieważ tworzenie takiego bytu, proponowanie takiego bytu, przede wszystkim bez porozumienia z tym bytem, z innymi bytami, a po drugie na 2 lata, co najmniej przed wyborami, kiedy wiadomo, że nie ma sensu, nie ma prawa się utrzymać taka koalicja przez 2 lata, jest po prostu przeciwskuteczne. Już o tym, że nie było żadnego konkretu, nie wspominając. Zapraszam, panie Marcinie. No to ja się teraz wypowiem jako pan, który się zajmuje trochę marketingiem politycznym mniej więcej od 30 lat i na różne sposoby. Na różne sposoby to analizuję, obserwuję wszystkie partie. I powiem ci tak, no oczywiście ci, którzy nie lubią Platformy Obywatelskiej, obwieścili dzisiaj wielką klęskę. Ci, którzy lubią Platformę Obywatelską, obwieścili wielki sukces i to jest jakby rytuał, który się toczy. Natomiast mam wrażenie, że ani jedni, ani drudzy nie zadali sobie trudu, żeby posłuchać i zobaczyć, co tam się zadziało. A może odpowiedzieć sobie także na kilka pytań. Moim zdaniem był zupełnie niezły event, wiesz, i można się czepiać i jest rzeczą oczywistą, że Borysowi Budce to by pan Kowalewski żadnego komplementu nie sprzedał, tak, na temat jego gry aktorskiej. Taki jest, jaki jest. No ale też musimy sobie zadać pytanie, czego my oczekujemy od polityków opozycji. I jedną z umiejętności, której ja bym wymagał od polityków opozycji, to jest umiejętność liczenia. I tutaj akurat pomysł na to, żeby wstawić cyferki, te cyferki nie są wirtualne, tak jak w przypadku Szymona Hołowni, że on mówi, że w 2050 coś się zadzieje, tylko to są cyferki, które są konieczne do odrzucenia weta prezydenckiego. To jest przypomnienie nam wszystkim, że po to, żeby wprowadzać jakiekolwiek zmiany w prawie, gdziekolwiek i tak dalej, trzeba dysponować taką cyferką w Sejmie. Jak ktoś tego nie wie, nie powinien się polityką zajmować, bo jest rzeczą oczywistą, że nawet jeżeli w którymś momencie PiS nie będzie miał rządu, to będzie miał prezydenta, który zawetuje wszystko, więc trzeba mieć siłę do odrzucenia tego weta i to jest cyferka bardzo realna, którą wszyscy powinni sobie wbić do głowy, a określenie obszarów, to jest ta część, którą Trzaskowski prezentował, było moim zdaniem o tyle dobre. One były poparte statystykami, to akurat nie trudne, ale to jest pokazanie obszarów, wokół których taka liczba posłów może się znaleźć. Gdyby tych obszarów było więcej, natychmiast by się zrobił problem montowania takiej koalicji jest bardzo prosto, bo tam pokazano, kto w tej koalicji mógłby się znaleźć i myślę, że akurat te obszary, które pokazali, to mogłyby skupić taką koalicję, gdyby wśród polityków przede wszystkim, a także wśród szeroko rozumianego komentariatu, ktokolwiek zastanawiał się nad, powiem coś niepopularnego, jakby ktoś się zastanawiał nad Polską, a nie interesem swojej partii. Bo jak ja zobaczyłem potem wysyp tych tweetów, że logo ukradli, o Jezu, pokazali moje logo, nie? Normalnie to oni płacą telewizji, żeby to logo się pokazało, a tu raptem Szymon Hołownia zaniósł się płaczem, jakby co najmniej czytał konstytucję, takie łzy go zebrały, że mu logo zabrali.
Za chwilę słyszę z lewicy mniej więcej ten sam płacz na temat tego loga. Myślę, że tu wszyscy powinniśmy się dobrze zastanowić, czego my od polityków oczekujemy i czego oczekujemy od różnych polityków opozycji. W sumie. Jeżeli oczekujemy od nich kunsztu aktorskiego, oczywiście od polityków się tego oczekuje, ale to chyba nie jest najistotniejsze, akurat w sytuacji, w której jesteśmy. Więc tutaj uważam, nie było to złe. Czy to było na ten kraj? O, to nie wiem, bo w tym kraju, ten kraj, to on musi żyć logami i musi żyć plemionami i jeżeli naruszyłeś, wiesz, bo to, ja miałem poczucie, że dzisiaj dyskusja o logach jest taka, ty uczestniczyłeś kiedyś w takich zabawach pod tytułem ukraść harcerzom flagę, totem czy coś w tym guście, ja parę razy kradłem. Ten sam płacz. Ale poczekaj, ten sam płacz, no. nie rozdęb, bo chodzi o to, że ty się tu skupiłeś na tym, że tam, że aktorsko, że nie, ja w ogóle olewam ten moment. Ja się tu śmieję z tego, jak on tam występował, bo ten Budka, kurczę, występował naprawdę jak tani, ale on to już nie pierwszy raz był na konwencji tam tej platformy, też to samo było, jak taki tani ten coach taki, nie, że tam, kochajcie mnie, to coś w rodzaju właśnie tak jak chciał, jak ten. Ale to jest jedno, to jest małe fiki. To jest najmniejszy problem z tego wszystkiego. Tam nie było żadnej treści, poza jakimiś tymi ogólnikami. Jak się robi taką, wiesz, jak Steve Jobs wychodził rzadko na takie rzeczy, jeżeli już wykorzystywał... Się, ale ja ci przerwę jako akurat człowiek, który się zajmuje tym marketingiem od lat. I co, i siedziałbyś i 3 godziny byś słuchał? Nie, jeszcze raz, ale daj mi powiedzieć do końca, to będziesz wiedział, co mi przerywasz. Więc dlaczego? Bo ja mówię tak, że jeżeli robisz już taki event, jeżeli sprowadzasz to do tego, żeby zwracasz na siebie uwagę, to nie po to, żeby wygłosić szereg komunałów, kompletnych komunałów, nie podać żadnego konkretu. Jeżeli ty pytasz mnie, czego my oczekujemy od polityków, to ja ci powiem tego, żeby oni coś zaproponowali, a nie na zasadzie, jeżeli już się tak zdecydował. Po pierwsze, dla mnie jest głupie i nie jest, możesz się zajmować najlepszym marketingiem politycznym, a ja ci powiem, że zwykłym marketingiem, ze zwykłego PR-u, w którym ja z kolei robiłem, wynika, że na 2 lata przed wyborami, czyli na 2 lata przed wprowadzeniem jakiegoś produktu... Wojtku, a kto ci powiedział, nie da rady. Że to jest 2 lata do wyborów? Nie wiem, być może jeżeli jak się okaże, nie wiesz, to okej, okay, to się wycofa. Jest 2 lata do wyborów rocznikowo. Jeżeli oni wiedzą coś, czego ja nie wiem, dobrze, jeżeli się okaże, ale jeżeli się nie okaże, to na razie jest coś takiego, że żadna z tych partii, zwłaszcza, że nie prowadzili z tego wynika, nie prowadzili żadnych kuluarowych rozmów, skoro potem poszły te pieprzone loga. Ja nie bronię tamtych, żeby było jasne, nie bronię tych pajaców, co wyskoczyli z tymi logami, to żeby było jasne. To nie tak działa. Ale poczekaj, to nie tak, to daj mi powiedzieć to. Partia nie jest proszkiem do prania i cieszę się, że w Polsce też to rozumieją, a kampania wyborcza trwa non-stop. I moim zdaniem Platforma przegrywa, czy opozycja przegrywa, przede wszystkim dlatego, że nie chciała pojąć, że kampania trwa non-stop. Od pierwszego dnia po wyborach zaczyna się następna kampania. Marcin, co powiedzieli? Co wiesz więcej o Platformie Obywatelskiej? Co wiesz więcej? Jaki jeden element, który... Ale ty wiesz mnie więcej? Nie pytaj, bo ja to akurat nie do mnie był przekaz, bo ja o tej platformie wiem dużo więcej niż oni powiedzieli. Ale jaki jeden z tego wynika? Co oni więcej? No to powiedz mi, co oni powiedzieli więcej niż dotychczas? Ale to ty chcesz za mnie robić rzecznika platformy? Nie, ja chcę, żebyś powiedział, bo ty bronisz tej, że to było dobre, więc ja powiem, dlaczego ja było dobre. Mówię, co tam było? Mówię o tym, że tego typu otwarcie było sprawnie przekazane i ta część Trzaskowskiego oczywiście była lepsza, choćby dlatego, że powiedział o wybijaniu zębów państwu, które przeszkadza samorządom, choćby dlatego, że powiedział o obszarach kluczowych typu służba zdrowia i podwyższeniu nakładów na służbę zdrowia, choćby dlatego, że powiedział o sądownictwie i zaprezentował konkretny pomysł związany z 3
sektorami sądownictwa. Ja rozumiem, że mógł cię brzuch rozboleć na poziomie Budki Trzaskowskiego, już nie słuchałeś. Nie, rób ze mnie tutaj, nie rób ze mnie pajaca, nie, który ogląda, wiesz, spektakl. Ja słuchałem tego. Jeżeli powiem, że nie ma tam nic, że nie było żadnego konkretu, żadnego, absolutnie żadnego. Sformułowanie, rozumiesz, oni wychodzą, ty mówisz, że to nie jest proszek do prania. Otóż jest, oni wystąpili właśnie jak taki, kurczę, proszek do prania, który ma smakować wszystkim. Znowu nie powiedzieli żadnego konkretu. Nie smakuje wszystkim, oni próbują. Nikomu nie smakuje, tobie nie smakuje i czatowi nie smakuje. Oni próbują, nie ma, oni próbują, Marcin, namawiać kogoś do koalicji, mówiąc, że się... Ale oni nikogo nie namawiali do koalicji. Wojtek, o czym ty opowiadasz? Oni mówili do wyborów. Do wyborów, no tak, no ale to koalicyjnie, to się nazywa wyborców. No właśnie, nie rozumiesz, to nie był program do tego, żeby Hołownia sobie go obejrzał. To był przekaz do wyborców. No dobrze, no tak, no ale że mają łączyć, ale w imię czego? No ja wiem, ale... I pokazali obszary, w których można się dogadać. Ale nie można się dogadać. Dlaczego? Jak oni nie mają czego, rozumiesz? Oni powinni zaproponować, wokół czego mają się dogadać. No oni właśnie niczego nie powinni. Ale co, zaproponowali jakieś tam szeroko rozumiane pojęcia, że dogadajmy się w sprawie zdrowia. No kurwa, zajebiście, no to nie, się dogadajmy. Powiedzieli i o nakładach, i to jest konkret. Powiedzieli, jaki konkret? Że więcej pieniędzy dadzą na coś tam? Nie, to systemowo trzeba zmienić. Jeżeli nie zmienić systemu, no to się można tak, to PiS powie, a to my damy, to ja bez kozery powiem 500. No, no, wiesz, dobrze, no i zresztą wyszli za chwilę potem i powiedzieli, że dadzą więcej. Ja, o jeszcze 500, no. Ja się nie czuję komfortowo w roli obrońcy Platformy, bo nie mój to cyrk, nie moje małpy. Ale mówisz, że to było dobre, a to nie było. Mówię, że przekaz był dobry, był to dobry przekaz mobilizujący wyborców Nikogo, Platformy. Nikogo, to rozśmieszający. Natomiast o wyborców Platformy nie rozśmieszył, tylko zmobilizował, i o to chodzi. A skąd i wiesz? O to chodziło, moim zdaniem. A skąd wiesz? Skąd wiem? Teraz ja cię zapytam. Skąd wiesz, że wyborców Platformy to zmobilizowało? Bo obserwuję bardzo dobrze różne bańki i widzę, jaki orgazm mają wyborcy Platformy. Przynajmniej no ja widziałem właśnie, mam wśród swoich znajomych też wyborców Platformy, którzy są załamani. No ale naprawdę, no nawet funkcyjny z Gdyni, nawet funkcyjny z Gdyni jest po prostu załamany. No. Oderwijmy się. Tak, i funkcyjny z Lublina na pewno też jest załamany, ten, co idzie do Hołowni. Wojtek, nie rób tak, nie protekcjonalny, taki wiesz, to ja cię protekcjonalnie nie traktuję. Nie, Wojtek, nie traktuję protekcjonalnie. No nie pytasz, ale mnie pytasz, skąd ja wiem. Daj mi powiedzieć. A ja cię zapytam, skąd mam bańkę. No nie mam bańki. Jak mówisz o kulturze, ja cię bardzo grzecznie słucham. I wiesz, no, natomiast w tym momencie no, mam coś do powiedzenia, chciałbym powiedzieć. Mówimy w tej chwili o swoich odczuciach, ty możesz mieć takie, ja inne. Nie mówmy, faktycznie obaj żeśmy się wpuścili w uliczkę Fokusa korytarzowego, ty masz swoich znajomych, ja mam swoich znajomych, odłóżmy tych znajomych. To jest z natury złe, tak, jak zaczynamy sądzić po swoich znajomych. Mówię o pewnych swoich odczuciach, myśląc o tym, do kogo ten przekaz był skierowany i czemu miał służyć. I ten przekaz jako skierowany do wyborcy Platformy i odłóżmy na chwilę funkcyjnych, bo to jest zupełnie inna sprawa. Oni nie są wyborcami Platformy bardzo często, albo przynajmniej nie z entuzjazmu. Jeżeli on miał być skierowany do wyborcy Platformy, jeżeli on miał być skierowany na umocnienie, przypomnienie o sobie, to moim zdaniem był sprawnie wykonany. Pani Bożena pisze, że ja powiedział, co myślę. Co myślę, to ja mogę powiedzieć na koniec. Na razie rozmawiamy na zasadzie pewnej analizy. I ten przekaz był dobrze skonstruowany do wyborcy Platformy. Do wyborcy Platformy szerzej niż z tymi pomysłami, które dzisiaj były przedstawione, byłoby niebezpiecznie im wystąpić. Tak po prostu. Bo wyborca Platformy nie jest człowiekiem z strajku kobiet, nie jest człowiekiem partii Razem, nie jest człowiekiem Hołowni. Więc jak mówisz do swoich, to wiadomo, że inni cię nie będą
nie będą lubić, bo to nie jest przekaz dla nich. Natomiast to, co się dzieje potem, jest dla mnie istotniejsze. Wszystkie fochy, moim zdaniem, to się Platformie najbardziej udało, bo w tym momencie oni wychodzą na tych, którzy chcą porozumienia, a Hołownia, Żukowska i cała reszta zachowują się jak sfochowane dzieci. I ten efekt zostaje. Bo logo zabrali, rozumiesz? Ja powiedziałem, ja nie chcę gadać o tamtych pajacach, bo to jest zupełnie cenowo. Mi chodzi, bo to już powiedziałem swoje, że tamte pajacowe, a nie typu logo mi zabrali, to jest w ogóle zdupizm kurwa kompletny, nie? I to nie ma o czym. Ale mi chodzi o to, że jeżeli występuje jakaś partia, ja to wszystko, co mówisz, rozumiem. Ja też to tak starałem się pomyśleć o tym, po co to jest, bo jak się zastanawiałem na przykład, po co to jest, no oczywiście wiem, że to nie jest apel do Czarzastego i tam do tych innych cudaków, tylko do ludzi, żeby podebrać komuś następnemu wyborcy. No to oczywiste, żeby ewentualnie, żeby tamci wyborcy napierali na tych swoich liderów. To nie było rozszerzające, to od razu trzeba powiedzieć, to było adresowane do swoich. To w żaden sposób nie... Ja odebrałem to też tak, że to był taki apel, właśnie to, co ty powiedziałeś poniekąd, że to był też taki apel do tamtych wyborców, żeby oni zwrócili się, żeby oni jakby otworzyli się też i otworzyli swoich liderów na współpracę z Platformą. W tym sensie, że wyborcy na przykład Hołowni, żeby dali mu wolną, żeby dali mu, powiedzieli ty, bo może warto z nimi pracować, bo jak dobrze wiesz, oni wszyscy badają swoje elektoraty, więc to może mieć też taki efekt. Ja się z tym zgadzam, tylko mnie szlak trafia, bo ja zobaczyłem znowu i widzimy, może dlatego, że my rozmawiamy o dwóch różnych płaszczyznach. Mi chodzi o to, że ja zobaczyłem znowu przekaz bezpłciowy, nijaki i że postawili znowu na jakąś taką, na ornamentykę, na efektowność przekazu, natomiast użyli sformułowań, ja te wszystkie sformułowania brałem, ja wziąłem wszystkie te ich plakaciki, które były, przeanalizowałem jeden po drugim, potem usiadłem sobie, popatrzyłem na to wszystko i poczytałem, co oni tam powypisywali, posłuchałem Trzaskowskiego. To były naprawdę wystąpienia takie wyborcze. To nie były wystąpienia, które miały coś powiedzieć. Nie ma żadnego tam, to były takie kołczowskie. Czy ja mogę ci opowiedzieć, jak wygląda. Ale poczekaj, ja tylko dokończę. Profesjonalna polityka. Dobrze, to ja tylko dokończę tą swoje zdanie, tylko już końcówka jest. I chodzi o to, że tam nie padł żaden konkret, co oni proponują wyjściowo. I ja bym chciał usłyszeć wreszcie, po 20 latach przesadzam, bo przez jakiś czas mówili nawet konkretnie, czego chcą, ale ja myślałem i miałem naprawdę szczerą nadzieję, że skoro oni tak to zapowiadali jako wydarzenie, że wreszcie na przykład Budka powie, z czym on wychodzi, znaczy on jako Platforma, z czym on wychodzi do przodu, jaki jest jeden z jego postulatów, Wojtek, jeden, a tam Wojtek, są ogólniki. Wojtek, czy mogę ci opowiedzieć, jak wygląda profesjonalna polityka? Bo w Polsce rzadko to widać, ale mogę ci na polskim przykładzie opowiedzieć. No. No ale ja też trochę wiem tam, trochę się tam ten, ale tak. No bo... Jaka, to jak mówisz, trochę wiesz, no to powiedz, jaka twoim zdaniem najbardziej profesjonalna kampania wyborcza i okres kilku lat przed wyborami w Polsce nam się przytrafił? Znaczy no PiS zrobił najlepsze moim zdaniem, PiS, który napinalał. Słucham? A pamiętasz, co robił PiS? No dłubał przez cały czas, podszczypywał cały czas. Nie. I budował popyt po prostu. Kampania wyborcza, poza tym okresem ostatnim, tam tych dwóch miesięcy... No ja mówię nie, ja mówię o tym całym okresie. Który cały okres polega na tym, że dajesz różne przekazy, między innymi po to, żeby czasem się z nich wycofywać, czasami wzmacniać, i zbierasz ludzi, zbierasz środowiska, zbierasz adresy. I to robi całą serią konferencji programowych, na których nie obiecywał 500+, panie kolego,
bo oni 2 lata przed wyborami nie obiecywali 500+, tylko zbierali 60 profesorów i sobie rozmawiali o biedzie na terenach popegeerowskich, tak? Panie, nuda, nie dało się tego oglądać. Jechali w inne miejsce, rozmawiali o uprawie papryki, w trzecim miejscu... I zajebiście, ja bym też był za tym. I sobie w ten sposób pracowali. Potem przychodzi ten moment kulminacyjny tych, powiedzmy, 6, 8, 10 tygodni czystej kampanii wyborczej i wtedy jest czas na strzelanie tych haseł konkretów. Damy ci 500, damy ci 1000, zabierzemy ci 500, zabierzemy ci 1000. Więc jeżeli stawiasz zarzut, że ty 2 lata, twoim zdaniem, przed wyborami nie widzisz kampanii wyborczej, no to sam sobie... Nie, ja nie chcę, poczekaj, ja nie powiedziałem, że nie widzę kampanii wyborczej, ja twierdzę, że właśnie na finał jest za późno, za wcześnie, na finał, na takie... Nie ma się łączału i na czym, wiesz, no to jakby nie program temu poświęcony, ale na czym polega generalnie gra wyborcza w demokracji? Nie na tym, że tam zabierasz PiS-owi jakichś zwolenników. W pierwszym rzędzie polega na tym, że mobilizujesz swoich, no tak, i demobilizujesz obcych. I moim zdaniem tu się zaczął proces dzisiejszym wystąpieniem. Najpierw musisz zmobilizować swoich. Wiesz, w kampaniach na Zachodzie, jak dostajesz opracowania politologiczne wyborów, to nie tylko tam, wiesz, dane z PKW, tak jak u nas, że ten dostał tyle, tamten tyle, w Pcimiu Dolnym tyle, a w Pcimiu Górnym tyle, tylko dostajesz także coś, co w Polsce do tej pory poza PiS-em nikt tego nie stosował. Liczysz też wskaźnik mobilizacji elektoratu i wskaźnik mobilizacji wolontariuszy. Mam wrażenie, że trochę wiem, że w Platformie to zrozumieli i jesteś na etapie mobilizacji własnych wyborców, którzy mają prawo być zdemobilizowani po kolejnej przegranej, ta przegrana była... I właśnie, ja się z tobą jeżeli zgadzam. Wychodzimy od tego punktu, dlatego ja uważam, że ten event był zupełnie, zupełnie dobry. A jeżeli ktoś z nas miał oczekiwania, że dzisiaj właśnie Borys Budka ruszy z posad bryłę świata, to się, ja się pytam, a dlaczego miał to zrobić 6 lutego w sobotę? Zupełnie bez sensu. Nie mam pojęcia, ja bym to zrobił inaczej, ale ty mówisz o tym, jaki był marketing polityczny PiS-u. Owszem, on był tak, jak trochę mówisz, ale nie całkiem. Jego tajemnicą było ruszenie dołów. To, co ty mówisz o tych profesorach, to było tylko małe fiki do telewizji. To, co oni robili, Marcinie, poczekaj, to, co oni robili najlepiej, to było współpraca z kołami Gazety Polskiej, z integrowaniem małych społeczności wokół swoich jakichś głupszych lub lepszych idei, ale integrowanie ich i opiekowanie się nimi, dawanie im cały czas sygnału, jesteśmy z wami i to jest to, co powiedział kiedyś jeden z amerykańskich polityków, tak, ściskanie dłoni. Oni byli wszędzie. Oni byli w tych najmniejszych gminach. To, że Budka w pięknym garniturze zrobi taki wystrzał, to ja nie wiem, ja wiem o tym, że może... Poczekaj, Marcinie, poczekaj, teraz ja chwilę. Dałem ci naprawdę, długo mówiłeś, ale daj mi szansę, kurczę, też powiedzieć. To, że ty mówisz o tych profesorach, ja mówię bardzo chętnie, ja cały czas optuję za tym, żeby Platforma właśnie ruszyła do ludzi. Ja optuję za tym, żeby na przykład mobilizować ten elektorat również przez działania, które by wykorzystywały budżet, który mają zajebisty, na przykład na organizowanie tego, co PiS robił na przykład różnymi rękami, gałęziami, na przykład na organizowanie pomocy prawnej, na przykład w takim spektakularnym wycinku, jak wyrywanie włosów z dupy Ordo Iuris, że ci piszą od razu, rzucają coś tam, jest odpowiedź prawna, stworzenie takiego czegoś w instytucji, masa różnych rzeczy jest, ja nie będę przecież o wszystkim mówił, bo to nie o to chodzi, żeby teraz o wszystkim, co jest tam u dołu, a oni ciągle tylko mówią i mówią taki bełkot. I ja się zgadzam z tobą, że oni muszą się mobilizować, tylko ja się nie zgadzam z tym, mi się wydaje, albo jak mówił kiedyś
ten pan Górski, mi się wydaje, że robią to od dupy strony. Zobaczymy. Ja mam nadzieję, że Platforma się na tym zbuduje. Ja jej tego życzę. Ja nie jestem jej wyborcą, ale ja życzę tego, żeby ktoś wyrywał ten. Ja nie wierzę w to przy takim podejściu. Powiem ci jeszcze tak. Tylko, że Platforma musi pojechać do innych ludzi niż jeździł PiS. Bo dzisiaj też jeden z zarzutów jest taki, że nic o rolnictwie nie było. Ale nie, no to już tam... Otóż ja ci powiem, że jeżeli Platforma zacznie jeździć do tych małych gmin, to ja się w głowę popukam i spytam, po co tam jedziecie. No tak, ale to nie mów tego do mnie, bo ja tego argumentu nie dam, a to brzmi tak, jakbyś odpowiadał mi na jakieś... Nie, no bo ty mówiłeś o tym, że oni powinni jeździć po gminach. Nie, powinni jeździć, ja nie powiedziałem, że powinni jeździć tam, gdzie tam, czy powinni jeździć do ludzi. Dobrze zdefiniowanego swojego wyborcę, najlepiej mieć do niego kontakt, o to w tej chwili nie jest tak trudno, i z nim rozmawiać. Taki postulat, jak mówisz, żeby ktoś zaczął się organizować w ten sposób, że jak Ordo Iuris z czym wyjeżdża, to jest przeciwwaga. Pełna zgoda z tym postulatem, tylko czego się czepiasz Platformy? Mamy tyle partii opozycyjnych. Jezu, no bo ona zrobiła teraz, no to trudno, żebyśmy teraz mówili, że oni zrobili, teraz Marcin, to było nie fair zagranie. Ja ci tylko zwracam uwagę. Ja ci tego nie muszę odpowiedzieć. Albo panu nie przerywam. Albo próbujemy robić jakąś analizę, albo kierujemy się własnymi sympatiami. Nie, ale chodzi o to, że dzisiaj, Marcin, ale to jest nie fair zagranie. Ale ja ci powiedziałem, dzisiaj ten postulat jest bardzo dobry, ponieważ życzę, żeby Platforma to zrobiła, podobnie jak życzę, żeby to zrobiła Lewica. Ale Marcin, zgadzam z tym, bo to jest nie fair zagranie, bo ja powiedziałem o tych, dlatego ja w swojej audycji o tym projekcie powiedziałem o opozycji, że opozycja to powinna zrobić, ale teraz ja o tym mówię, to było nie fair zagranie z swojej strony, bo mówimy o konwencji, bo konwencję zrobił PiS, Platforma zrobiła, no to ja jak ci odpowiadam, no to mówię, gdzie Platforma mogłaby coś zrobić, a nie, że cała opozycja, bo nie będę teraz mówił, SLD powinno w tym czasie. Ja się z tobą zgadzam. Dobrze, i Platforma pewnie, tylko że to już przechodzimy z analizy tego eventu, który dzisiaj był, do naszych życzeń do Platformy. Więc ja życzeń do Platformy, jak podobnie jak do paru jeszcze innych partii, mam długą listę. No tak, no ale jak ja mam powiedzieć, no to ja powiedziałem na początku, to cała w takim razie analiza byłaby na tym, że no, tobie się podoba, mi się nie podoba. I już, no ale ja myślę po prostu, mi zabrakło, ja mówię, ja siedziałem, słuchałem tego potem i ja mówię ci po prostu, ja nie jestem, wiesz, ja jestem, można powiedzieć, wyborcą w tym wypadku, bo ja nie jestem politologiem, ja nie jestem jakimś, wiesz, demiurgiem tam polityki. W związku z czym, ale jestem za to jestem wyborcą opozycji, tak, dzisiejszej. Czyli ja bym chciał na przykład wiedzieć, z jakiego powodu miałbym namawiać swojego posła do tego, żeby jakoś tam zaczął rozmawiać z Platformą, według tego, co ty mówisz. Ja bym chciał, ja po tym wystąpieniu Budki Trzaskowskiego z takiego poziomu ci powiem, ja w tym poziomie nie znalazłem powodu, oprócz oczywistego powodu, odsunięcie PiS od władzy, tak? Ale dlaczego to miałby być pod auspicjami Platformy, tak jak zresztą sam powiedział Budka, że my będziemy stali na czele tego ruchu, co miał oczywiście prawo, wiadomo, no to każda pliszka swój ogon chwali i tak dalej. Tylko chodzi o to, czy spełniło to wrażenie? Ja bym swojego posła nie namawiał po tym wystąpieniu. No to ciebie nie przekonał, ale ja jeszcze raz ci zwrócę uwagę, że on nie do ciebie mówi. No to ja się już nie rozumiem. To ja w takim razie, jeżeli nie do mnie mówił, tylko do elektoratu platformerskiego tylko mówił? Tak. Moim zdaniem dzisiejszy przekaz był w 100% do wyborców Platformy, a nie... No to było jeszcze bardziej niepotrzebne, jeszcze bardziej nie kumam tego, bo niczego nie przekonałem. Moim zdaniem, mam prawo... Przepraszam, że 10 minut tutaj spędziłem na ten temat, jak się robi tę politykę. No ale jak się robi, to zobaczymy. Widzisz, Marcinie, ty możesz teraz powiedzieć, jak pani Staniszkis, która też się zna na wszystkim, na tym polityce, w sensie, też zęby zjadła. To ja ci dziękuję za... Nie, ale ja mówię o czymś innym, ja ci nie chcę obrazić, bo ja wiem, że porównanie do pani Staniszkis naukowo może obrażać. Nie o to chodzi, tylko że widzisz, że ona też może coś mówić według jakiegoś wzoru, modelu teoretycznego. A ja ci mówię, czy to miało, że tak się robi. Tylko ja uważam, że się robi źle.
Tylko, tylko ty mówisz o modelu bardzo praktycznym, psychologicznym. Natomiast to jest już socjologia. To już jest praca na dużych, jak to oni mówią, operatach ludzkich, a nie na pojedynczych ludziach, czy nawet na grupach. Wiesz, więc przekaz, jeszcze raz ci powiem, jeżeli chodzi o pewne reguły przekazu i o naukę wynikającą z praktyki, a nie z teorii. Naukę wynikającą z praktyki robienia, wygrywania wyborów, budowania poparcia, to wykonali coś, co było, ja nie powiem, że na szóstkę, ale na cztery z plusem. To ja się nawet, nie zgadzam, może, ja myślę, może że... nawet pięć, ale jeszcze raz ci powiem, nie do ciebie to mówili. Oni nie tak, do ale mnie. Nawet ja też potrafię trochę zobaczyć. Nie do większości z nas pewnie tutaj. No zobaczymy w każdym razie, ja nie wierzę, zobaczymy, to będzie mierzone, bo wiesz, my sobie możemy dużo mówić, a mierzone będzie tak naprawdę wzrostem, spadkiem i tak dalej. Ja prawdę mówiąc nie wierzę, żeby to coś, żeby ten dzisiejszy występ kogoś zmobilizował do jakiegoś, nie wierzę, tak po prostu jako ja, nie wierzę, żeby to łącznie z jakimś elektoratem Platformy, żeby to kogoś tak poruszyło, żeby do działania przystąpił, że o, teraz wiemy wokół czego się, ja tego nie wierzę w to po prostu, nie widzę tego, nie widzę obszaru. Jak mawiali starożytni Rzymianie, pożywiom uvidim, a teraz proponuję... Masz dzisiaj wyjątkową cierpliwość podobno, pani Elżbieta pisze. On zawsze ma taką cierpliwość. Mnie to doprowadziło, Wojtka, ta dzisiejsza konwencja. Ja się podniecam bardzo szybko, ja to się nie da. Jakichś wniosków, a mnie to doprowadza do wniosku, że powinniśmy coś zagrać i zaśpiewać. Nie tam, to zabrzmi tak, jakbyśmy chcieli się teraz nie pobić na przykład, a to pamiętajcie Państwo, że my rozmawiamy. Nie, my się nie pobijemy, nie, to na to nie liczy. Dyskusja jest taka, że możemy mieć inne zdanie, dajcie spokój ludzie, a ja... Ci, którzy są, odwiedzają kanał Szczerej Słowiańskiej Szydery, wiedzą, że ja po prostu jak coś mówię ważne, to ja nie krzyczę, ja to Marcin też to wie, dlatego taki spokojny jest. On nie krzyczy, ja on ma taki tutaj, głos. No. Ja mam taki głos, a ja wtedy nie jestem spokojny, ja mam taką twarz. Tak, jak ja coś mówię, coś, co jest dla mnie ważne, to po prostu mówię to głośniej i tam intensywniej, a to nie jest żaden krzyk, ani żadne inne. Ale cudowne, bo to możemy, no. Umówmy się, że dla mnie to też nie jest tam żadna ta platforma, czy ona spadnie, czy wzrośnie, to mnie tam wali centralnie, bo ja tam platformie samej w sobie, to nie życzę jakoś tam szczególnie. Chociaż tak jak mówię, chciałbym, żebyś miał rację i chciałbym naprawdę, żeby zmobilizował się platformiarski elektorat i żeby miał o co zawalczyć, żeby wreszcie wiedział o co walczy, a potem wyjdzie, ty wiesz, a wiesz potem, że wyjdzie ten Raś, i powiesz, że on się z tym nie zgadza, nie? I cały ten misterny twój plan, który słusznie zakłada, że to jakoś tam ktoś im tam podpowiadał, wyjdzie poseł Raś i z tym drugim, jak on się nazywa, ten wojskowym się kiedyś zajmował, jak on się nazywa ten? No ale słuchaj, jak on się nazywa? Szczęśliwie to nie jest nasz problem, tylko problem Borysa Budki, który wtedy będzie musiał się zastanawiać, no, ale nasz o tyle, czy on wywali Rasia, czy Raś go zawiesi. Wiesz, ale nasz o tyle problem, że jak oni się pokłócą na wstępie, to może ten cały misterny plan się rozwalić i PiS, a wiesz dobrze, że jesteśmy w takiej dupie, że jak PiS będzie rządził następną kadencję, to już następnej już chyba nie odda, bo nie będzie miał komu. Tu jeszcze nie wiadomo, jak to będzie, czy po tej kadencji będzie chciał komuś oddać. No więc tam zobaczymy, będzie miał. A w ogóle nie wiadomo, czy ktoś będzie chciał brać, bo może się chłopaki pobiją o logo no i nie będą mieli czasu ale wiesz, na wybory. Że tu jest o tyle nam, na nas, wiesz, obaj mamy na platformę tam trochę wywalone, ale o tyle nam chodzi, że chciał, nie chciał, oni na razie są tym największym i suma summarum, jak oni spadną, tak wiesz, w piś, dziec pójdą, no to z tych 237 ni cholery się nie ustawi. Przyroda i nas nauczyła, że nie ma pustki i wiesz co, akurat to, czy oni się zawalą, nie zawalą, to ma umiarkowane znaczenie, bo to oznacza, że kto inny weźmie to poletko. Wiesz, prawda, ale może nie na akurat, takim poziomie, nie? Ja się za bardzo do partii nie przywiązuję, bo... Ale może nie na takim poziomie, Martynie, może ten następny, kto bierze... Ten obszar wyborców zostanie. Ktoś go przejmie, uczciwie, nieuczciwie, lepiej, gorzej, wszystko jedno. No ale przy naszej teraz, ja ci przypomnę coś, że przy naszej tej ordynacji wyborczej rozdrobnienie tych mniejszych może doprowadzić do tego, Nie, to tutaj dyskutujemy.
Tutaj dyskutujemy o Donksie. I podział na tych kilka mniejszych może spowodować, że PiS będzie miał 230. Ale to wiesz, to z tym akurat tego nie mów mnie, zadzwoń do swojego posła. Nie, i nasz poseł, on to ma Piotrek, w dupie, gramy, bo będziemy... On ma nadzieję na to, że będzie. Polacy jako politycy... Przemysław Maniasz, serwis sportowy, Radio Sęk. Podczas meczu piłkarskiego pomiędzy drużynami Sęcze a Zboże doszło do ekscesu w wykonaniu chuliganów miłości. Otóż ludzie rzucili się na siebie, zaczęli się ściskać i całować. Nikt nie wie, co co, chuliganie? Wiesz, że musimy teraz wszystko powtórzyć? Dlaczego?
bo Piotrek Strychalski miał chwilę przerwy, co się od Janie Pawliło pyta. No to przecież jedziemy jeszcze raz. Dobra. To jedziemy jeszcze raz. Ale ja jeszcze w tym wątku. Tylko tak jak masz w scenariuszu, wiesz, nie podchodź tam. Nie, ja ci powiem, ten wątek coś mu pominęli, a mianowicie pomysł, który jest najgłupszy z tych dzisiaj przedstawionych, żeby już nie było, czyli pomysł odwoływania posłów w referendum. To jest tak, to jest. Oni mają jakieś nacenie, oni nie wiedzą, jak sobie poradzić z tą opcją kukizowego referendum. Oni wiedzą, że to się to jest taka właśnie, to jest, widzisz, to na twoje poletko tej marketingu politycznego, to jest takie, widać, że tam kurczę spał ktoś na tej lekcji albo coś, katar miał i nie przyszedł na lekcję. I oni tak, to samo zrobił Komorowski, pamiętasz? Tak. Też tam był. Zrobił nawet to referendum. No wiem, tak. I że kurczę, prawdzie, nikt zrobił... chyba poza nim na to referendum nie poszedł. No jeszcze parę, jeszcze Siemoniak może. I ten jego, wiesz, ten przytupiec jego, co tam robił kampanię, pamiętasz, co on stwierdził, że Duda nie wygra, bo on nie zna nikogo, kto by głosował na Dudę. I, tak. To ten szef kampanii, jakby mój szef jakiejkolwiek kampanii, jakbym cokolwiek miał, produkowałbym, kurczę, takie główki tego, jakby mi powiedział, że wszyscy to kupią, bo nie zna nikogo, kto tego nie kupi, to po prostu bym go wywalił na zbity pysk z tej firmy. Albo byś poprosił, żeby z kimś się poznał. Tak, natomiast Komorowski uznał to za świetną, za dobrą monetę i świetną po prostu historię. No i tak, i to jak mówisz, oni wzięli, zobaczyli, że Kukizowi to przysporzyło kiedyś tam głosów, nie zauważyli w międzyczasie, to kwestia referendum, nie zauważyli, że w międzyczasie Kukizowi spadło. Nie, oni tu jeszcze motywują wątkiem tamtych zmian barw politycznych i kałuży, który jak wiadomo stał się symbolem takich zmian. No i tylko, mucha, teraz mają muchę, nie? Mucha. Pomysł, ale powiem ci, że pomysł jest, bo tak, no i argumentują, bo dzisiaj nawet widziałem, jak tam w jakąś polemikę z Pawłem Wrońskim wszedł szef klubu Platformy, że przecież w Anglii są takie sytuacje, że w Anglii możesz posła odwołać w referendum lokalnym. Oni tylko zapomnieli, że my mamy system proporcjonalny, w związku z czym, dokąd nie masz okręgów jednomandatowych, które ja osobiście uważam za najgorszy pomysł, jaki mógłby się tutaj zagnieździć, to mielibyśmy, i znając poziom zaciekłości, to byłoby tak, jakiś poseł z partii A, żeby nie operować nazwami, wkurzył opozycję. A on jest z Podkarpackiego, gdzie opozycja ma większość. To w ogóle jest zdupizm, Marcin. Jedziemy go. Wiesz, no przecież trzeba by najpierw mieć, to by miało sens, tylko, uwaga, teraz buduję model, który jest po prostu też z dupy, tak? Tylko mówię, że jakby chcieli koniecznie tak wprowadzić, to trzeba by głosowanie imienne robić na posłów, prostu. Żeby imienne. Żeby wtedy, ci sami mogli... Tak, i wtedy tak. Pójść do tych imiennie, rozesłać ewentualnie do nich właśnie, mamy zaległe 70 baniek jeszcze w poczcie odłożone, to no, taką mamy, metodą... A jakobyśmy ich nie mieli. No ale to tam możemy skredytować jakoś, Suski by skredytował, ze swoich Suski na przykład tam ze zdjęć różnych pań by wziął, zgarnął jakieś pieniądze i by był. Chodzi o to, że można by wtedy tak zrobić, no bo to inaczej to jest tak jak Marcin mówisz, no aberracja, tak? Jedni wybrali, drudzy go odwołają i tak można ze wszystkim. Mało tego, jakby teraz było referendum, czy Kaczyński ma zostać dalej posłem, to wcale nie jest powiedziane, czy by wygrał takie referendum. Nie, szczególnie, że on jest posłem z Warszawy, więc jest wysokie. No więc dlatego właśnie... Wysokie prawdopodobieństwo, że zostałby odwołany. No więc to wcale właśnie, tak jak powiedziałem, to wcale nie jest tak jak żeby został tym posłem, więc to jest oczywiście pod tym względem hurra, możemy się cieszyć z tego pomysłu, pod warunkiem, że pierwszy i jedyne takie referendum będzie dotyczyło Kaczobuńskiego z Żoliborza. To okej, nie? Ale gorzej, co zrobi Budka, prawda? Jak Budkę potem przelicytują, to bylibyśmy wtedy w absurdalnym okresie permanentnych wyborów. Tak, mielibyśmy non-stop referenda. A najlepsi by byli i one wszystkie byłyby udane, zobacz. Bo wszystkie, ja, ale najlepsze to... byłoby, Marcin, ale jest jeszcze jeden fajny aspekt. Wiesz, kto by najbardziej optował za tym? Ci pierwsi, którzy się nie dostali. Tak.
Oczywiście, oni by zawiązali dodatkową koalicję taką poziomą. Ta, tych trzecich, nie? Tych trzecich tak. miejsc, tam, tych tuż za podium, nie? Takie, tak, oni, tak, by się, tak. oni by się umawiali obojętnie, Konfederacja z Lewicą, wszyscy by się dogadywali, żeby tam, chodźcie, tego wywalimy. Dobra, to dzisiaj robimy na Podkarpaciu, wywalamy tam Władka z Platformy. Dobra, ale potem, ja was poprę, ale potem tak. bierzemy się za Piotrka z Lewicy. Dobra. Dobra. I tam by ustali, to by było przecież... To by było, ale zobacz, jaką byś miał piękną rotację elit. Znaczy... W każdym Sejmie teraz... Nie tak, zgadzam się ze sformułowaniem to, elit, ale tak, reszta okej, okay, nie? To elita jako cymbałów, pojęcie formalne. Cymbałów, jako, no, nazwijmy tak, rzecz po imieniu. Teraz jest tych posłów 460, no, tam przez kadencję zawsze jest tam powiedzmy 10 wymian rotacji, bo ktoś odchodzi, ktoś umiera i tak dalej, a myślę, że przy takim systemie mielibyśmy w jednej kadencji posłów 1300, 1800, no nie? Tak, no. Ale za to emerytury byśmy nie musieli im wypłacać, bo emerytury poselskie są dopiero po jakimś tam okresie, jak ileś czasu będzie tym posłem, więc na tym byśmy, na ZUS-ie byśmy oszczędzili. No. Posłowie w pierwszej kadencji zawsze pilnują, żeby tej kadencji nie skrócić, wiesz? No więc właśnie, bo oni muszą tam wyklikać swoje, nie? Oni muszą wyklikać swoje. No muszą nabyć stażu. Tak, i to jest, dlatego mówię, no tutaj to jedno by hamowało, tak, bo z jednej strony byłby ten hamulcowy, czyli ci, którzy by chcieli zostać, a z drugiej strony no napór tych spoza podium byłby olbrzymi. No poza tym te cymbalskie, przecież w naszym systemie, to tak jak mówisz zresztą, akurat powiedziałeś o tym właśnie systemie, że przecież Platforma, czy tam szeroko rozumiana KO z tym Zjednoczoną Prawicą, by się trzaskały, no o ilu oni mają tam posłów, akurat oni mają. Nie, bo PSL by tam zostawili w spokoju, Konfederację by zostawili w spokoju, ale o między nie. sobą. O ale nie, tak ile by mieli, ile oni mają, bo najpierw by zaczęli od swoich. Bo to 130 chodziło, teraz. No, bo to chodzi, wiesz, bo by chodziło o wyrywanie własnych włosów z dupy świni. I nie chodziłoby tam o te PSL-e, olewamy, tylko o, raś, lecimy, wiesz, tam Terlecki, lecimy. Potem pierwszy by tam poleciał na przykład ten co kary dostaje z Platformy ciągle. To oni go nie lubią strasznie w tym, prawda? To oni od razu do niego, ten ze Szczecina tam taki, od razu by tam do niego. No to wiesz, to byłoby oczywiście dla nas, my byśmy co tydzień mieli, kurczę, tu taką bekę, żebyśmy no tak, po prostu... Dla nas zapaliło, no robota do końca życia, nie? Tak, to po prostu, wiesz, to siedzisz i kręcisz loda, nie? Po prostu cały czas, nie? Przerywasz chwilę, jakiś tam krótki news o celebrycie jakimś i jedziesz dalej, nie? Potem raz do roku o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i jedziemy dalej. Tak. Po prostu, wiesz. Zresztą mamy taki smutny kraj, nudny strasznie, że dzisiaj zobaczyłem trzy programy informacyjne. Główne, mamy tylko trzy główne takie wielkie programy informacyjne. No i Marcinie, jak myślisz, co się stało w Polsce? No, to najważniejsze w Polsce było, żeby aż trzy telewizje, oprócz tej konwencji, bo to wiadomo, że to jest taki must have, tak? Że to musieli wszyscy, po to to zrobili te konwencje. Chyba jakiś wypadek był. Tak, pan wpadł do rzeki, znaczy nie do rzeki, przepraszam, do strumienia. Wszystkie podały? Wszystkie, każdy z nich, ale to, że podały te informacje, to jest małe fiki. Dobra, tam gdzieś przeszło na tym. Wszystkie wysłały tam reporterów, w jednym Gasiński pojechał, w drugiej, i to takich nie to, że lokalny pojechał, nie, pojechali reporterzy na dwie kamery prawie, że były rozmowy z kierowcą, ze strażakiem, w każdej telewizji. A czy były rozmowy z rybami z tego zbiornika? Nie, ale za to Pogodynki występowały w tej roli. W TVN-ie akurat Pogodynek. W tamtych były Pogodynki, które mówiły przy okazji o tym, jak za chwilę będzie zimno. Potem było przejście płynne do tego, jak te mrozy teraz będą się zasadzały. Wszystko się wzięło z tego, że pan pojechał i że trafił na rurę. Ta rura ocaliła mu życie, acz pozbawiła wody pół województwa. Trochę się zdziwiłem, mało tak na marginesie, że pół województwa zasilane jest taką rurką. O, proszę ciebie. Nie wiem, jakie ciśnienie w tej rurze musi ja być, żeby tam do połowy województwa doleciało tej wody, ale w każdym razie to mniej więcej tej wielkości ta rura była. Nieważne jak gruba, ale to była ta
No więc właśnie, no, nie ma takiej rury na świecie, której nie można odetchnąć. Nie można odetchnąć. Albo jak powiedział ten komik, nie pamiętam, jak on, na pewno wiecie tam, że dookoła metal, a w środku dziura, rura. Taki wierszyk. No, ja jeszcze przypomnę mądrość pana majstra, że hydraulika to nie jest rzecz skomplikowana, rura w rurę, a na końcu kran. Tak jest po prostu. No więc tutaj, ale sam przyznasz, że jak do połowy województwa doprowadza wodę taka rurka, no to możesz się spodziewać, że ciśnienie na którymś piętrze może nie wytrzymać tego, że może nie dolecieć ta woda, no bo pozbawieni są wody, a to facet rozwalił jedną, kurczę, taką brązową rurkę, no ale dobra. No i były materiały o tym, jak on tamten, że rura ocaliła mu życie. W jednym, ale tylko jedna telewizja, widzisz, podała, i to chyba był TVN akurat, że mandat dostał pan kierowca. To dowiedzieliśmy, że został ukarany mandatem karnym. Z innych to on opowiadał, ale czy raz był jakiś karnista, ale czy był jakiś karnista, który opowiedział o mandatem? Nie, ale jeden było tam o warunkach na drodze, że trzeba uważać, był pan ze szkoły jazdy. A w jednej telewizji bardzo mi się podobało, bo nawet zadbali o to, że skoro w tamtych dwóch pan ten wypadkowicz, ten kierowca, wypowiadał się w kurtce, to u nich się wypowie w kamizelce jeszcze, żeby było inaczej. No, ubrali mu kamizelkę, tą taką, wiesz, tą odblaskową, i pan w ogóle wystąpił. Czyli musieli mu coś powiedzieć, bo on siedział w tym samym miejscu. Ale słuchaj, ty krytykujesz misję. Nie, ja się śmieję. Bo zobacz, no śmiejesz się z edukacji społeczeństwa, bo zobacz, ile nauk widz wyciągnął. No, po pierwsze, żeby uważać, po drugie, żeby nie walić w rurki, bo mogą ludzie nie mieć tam wody, ciepła czy czegokolwiek. Po trzecie, żeby nie wpadać do wody. Stary, tam jest kupa edukacji. Ale to jest też szkolenie dla młodych adeptów dziennikarstwa, ponieważ były trzy różne podejścia do tematu. Fantastycznie, na przykład jedna z telewizji rozmawiała z panem, pan był taki trochę tylko ogarnięty, z wodociągów, który powiedział, na przykład fantastyczna kwestia, tam pan powiedział z OFU, nie, że pozbawione zostanie wody tam ileś tam miejscowości, po czym mikrofon do tego pana i ten pan powiedział, że pozbawionych zostanie wody ileś tych miejscowości. Tylko powiedział, no, nie, jeszcze ale, pokazując jak palce. Ale jak wiesz, a ty nie robiłeś, robiłeś specjalizację nauczycielską gdzieś tam kiedyś? No niestety również. No to pamiętaj, że tam trzeba wszystko... Ja jestem wykształconym dydaktykiem nawet, muszę powiedzieć. No to rekapitulacja pierwotna, rekapitulacja... Oczywiście, i to jest bardzo uwewnętrzniona nauka widocznie na studiach dziennikarskich, ponieważ w innej z kolei telewizji, to chyba było w Polsacie, pan powiedział, że rurka ocaliła temu, z OFU głos, tak? Rurka ocaliła temu panu życie, bo dzięki tej rurce nie zsunął się całkiem do rzeki, w związku z czym ten tir go nie zmiażdżył, prawda? No to na to była, podchodzimy z mikrofonem do pana strażaka, pan strażak, który wystąpił w trzech telewizjach, ale w każdej coś tam innego, w tej było najpierw, że skoro powiedziane było, oni chyba dużo oglądają tych, wiesz, tych seriali takich, tych tam, jak to się, Ukryta Prawda, takie rzeczy, bo tam to zawsze jest takie, prawda? Powiedziałam, że go nie kocham. Nie kocham cię. I ona tak samo, tutaj było takie coś, panie, tam ocaliła go rurka, no to mikrofon do pana strażaka, pan strażak wygłosił dokładnie tę samą mowę, co przed chwilą szło z OFU, tyle że jąkając się, jak to człowiek nieobyty w mediach, wyjaśnił, że to było. Jeszcze potem było akcja, wiesz, z pana się zapytali. To jest w tej chwili ta technika tworzenia newsa, no wymaga potwierdzenia, więc jeżeli ty mówisz, ale oczywiście, tak, że był strażak, to w tym momencie powinien zamiast mnie wjechać tu strażak i powiedzieć, tak, byłem. No więc dokładnie tak, albo ja powinienem zadzwonić i strażak oczywiście, że tak. I potem była też wypowiedź pana, głównego sprawcy, który raz to występował jako sprawca, ponieważ został ukarany mandatem karnym, jak przypominam, w jednej telewizji, ale w drugiej telewizji był już ofiarą. Nie było mowy o mandacie karnym, a za to było o tym, bo wystąpił jakiś autochton w roli eksperta od drogi tej akurat, wjazdu na mostek, który wyjaśnił, że
Od kilku dni tutaj był półcentymetrowy lód w ogóle na tym, że się ślizgać można było, a służby śpią i nie wysypują ani lodem, ani piaskiem. Dokładnie tam wymienił chyba trzy minerały, którymi można było to posypać, odpowiednio łagodząc hamulce. Potem dowiedzieliśmy się od pana całej procedury, czego nie należy robić, bo on powiedział, że wcisnął hamulec, potem nie używał hamulca, potem znowu tam biegami coś, a jednak już nie było szansy. I to się dowiedzieliśmy, jak to robi, na co tam oczywiście nauka jazdy i tak dalej, że trzeba uważać. Konkluzja była w każdej telewizji jednaka, uważajcie na drodze. Wszystko prowadziło te pięciominutowe materiały, wiesz, że te programy nie są najdłuższe w historii, pięciominutowe co najmniej materiały były, prowadziły do konkluzji, trzeba uważać na drodze. A, jeszcze się dowiedziałem przy okazji w tym samym materiale, że w naszym biegunie zimna będzie do 20 tam iluś stopni może być przygruntowo, a jedna pani mieszkanka, bo nawet kamerę wysłali do tego, żeby do tego materiału dograć jakąś panią, która stała pod kioskiem i stwierdziła, że panie, tam kiedyś to były zimy, było 37, dobrze, że jest mróz. I całe to się zamknęło, było to fenomenalne. Nie, po prostu. Ale ja uważam, Wojtku, że my powinniśmy jako, wprawdzie nie program informacyjny, ale kolejny program, zaapelować do państwa, żebyście uważali na drogach. Ja myślę, że tak i oczywiście zwłaszcza w Suwałkach, gdzie przygruntowo jest 37 było rekordowo, ale tam... No to kiedyś to były tam zimy, teraz to takie są... Ale tam są ludzie, ale pani powiedziała, dobrze, że jest mróz, przynajmniej będziemy zdrowi, tak pani powiedziała jeszcze i tak, na, dowód, na dowód na to, że dobrze mówi, opuściła maseczkę ja nos. Ja w tej chwili skojarzyłem, a może czy ta instytucja zniknęła, czy ja mam pecha i nie trafiam, pamiętasz kiedyś górale występowali w telewizji, żeby powiedzieć, że na świętego Hieronima pada deszcz albo go nie ma. Dokładnie. Czy górale nadal są używani, bo jakoś dawno... Górali już teraz się nie używa, ponieważ góry zamknęli przez jakiś czas, teraz warunkowo góry zostały otwarte, co zresztą też mam nadzieję przedyskutujemy, fantastyczny pomysł z dupistyczny, dzięki Albin, z dupistyczny ten pomysł na dwa tygodnie warunkowo kino otworzyć, gdzie rozruch maszyn, to tak jakbyś hutę zamknął, a potem kazał i to jeszcze na dodatek oni mówią, że otworzymy, ale pod warunkiem, że nikt do niego nie przyjdzie, nie? To, że nie będzie dużego ruchu. To coś niesamowitego w ogóle, te uzasadnienia, albo na przykład, że w tenisa nie można grać, prawda, pod dachem, bo to grozi jakimś w ogóle chorobą psychiczną chyba u tego, to jest dopiero zdupizm. Co, że nie można grać w tenisa? Ale wiesz, mnie bardziej w kontekście tych 30-stopniowych mrozów w niektórych rejonach bawi to, że spoko możemy skoczyć na tenisa na otwarte korty. Tak. To jest po prostu raj. Oczywiście. Raj tenisista. Tak sobie tenisista. Każdy tenisista. No każdy tenisista, jedno co chce, o czym marzy, to zagrać w 30-stopniowym mrozie. Niektórzy marzą całe życie o trawie na Wimbledonie, a nasi marzą o śniegu w Suwałkach. No jest szansa, że ja bym na przykład wygrał z kimś, bo poślizg ta piłka ma, jeżeli uda mi się w miarę trafić w piłkę i ją wysłać, to nigdy nie wiadomo, gdzie ona poleci, ta piłka. I to jest jedyna moja szansa, że mógłbym na przykład wygrać jakiegoś, no nie powiem, piema całego, ale jedną taką piłkę. Słyszałem, to też baseny odkryte można otwierać. Baseny, ponieważ woda jest odpowiednio chlorowana. Ale zakryte też, czy tylko odkryte? Nie, zakryte. Właśnie baseny powiedział specjalnie, że pan Gliński powiedział, że to jest specjalny taki myk, ponieważ tam jest mniejsze zagrożenie. Prawdopodobnie chodzi o poziom brudu tej wody, chemią, że jest tak zachemiona woda w polskich basenach, że po prostu żadna bakteria, nawet nie sporczak, tego nie wytrzyma. No, muszę ci powiedzieć, że coś tutaj jakby w kategoriach naukowych nie bardzo... Waldek, panie Wartku, pan nie zrozumiał, pod balonem nie można.
Tak, nie można. Waldek myśli, że zrozumiał. Nie można grać. Właśnie o to chodzi, nie można. Nawet dzisiaj pytano o to specjalnie na ad hoc, na teoretycznie ad hoc zrealizowanej tuż po zakończeniu tego eventu PO-skiego. Przechodzili z tragarzami i ze swoim PowerPointem pod siedzibą PiS-u posłowie PiS-u i Fogiel niejaki. Tam tak ad hoc zrobił tą konferencję, na której przez 3/4 czasu tej konferencji tłumaczył, opowiadali o Platformie Obywatelskiej po to, żeby stwierdzić, że ona ich w ogóle nie interesuje. Mhm. I o tym tłumaczyli, jak bardzo ich nie interesuje. A jak pani z TVN-u zapytała, czy się boicie przypadkiem, bardzo mi się to podobało w ogóle, czy to nie wygląda tak, że jednak wam, że jednak się trochę przestraszyliście tej Platformy po tym posiedzeniu, skoro aż zwołaliście konferencję, na której przez pół godziny gadacie o tym, czego oni tam podobno nie powiedzieli? Pani redaktor, jak to Fogiel, on maturę ma, to wiesz, to tam wiesz, szef, nie? I on mówi, pani redaktor, my tu mówiliśmy o ważnych sprawach, myśmy się w ogóle Platformą nie zajmowali, on to jest normalnie, on jak i Ławrow, nie, to jest po prostu mistrzowie riposty, kurde. To są, wiesz, ty jesteś mały fikim przy nich, po prostu, wiesz, nie rozmawialiśmy, nie, ale nie. Możemy cofnąć, o, dziękujemy pani Bożeno, bardzo dziękujemy. I możemy to puścić. Nie, no to puśćcie. W ogóle absolutnie nie związane. Nie, no, wiesz, ale to jak wiadomo, Dziwisz też nikogo nie zna, nie? On też miał taką, nie. Ale on to przynajmniej kwerendę zrobił. No. Pamiętasz, powiedział, że zrobił kwerendę i też. Ale czekaj, pan Keraj pisze baseny też tylko na otwartej przestrzeni. To, nie, to nie, to też dobrze. Nie czytałem. Nie, ja czytałem, sprawdzałem dokładnie. Nie wchodziłem na stronę rządową. Całą listę. Przeczytałem całą tę listę i nie, tutaj Kieraj prawdopodobnie sobie szyderzy, że tak by było, wiesz, fajnie. Ale pamiętaj, że w naszych basenach woda nie zamarzająca jest, bo tyle chloru, nikt jeszcze nie zamroził takiego chloru. Wiesz co, tylko że chlor a propos tych... To ja nie wiem, wiesz, ja tak wolnąłem, a ja nie wiem. Chyba nie ma takiej interakcji. Nie, ja żartuję, bo nie znam się na takiej chemii, ale tak mi się wydaje, że tam chemia jest taka, że pół tablicy Mendelejewa w tej naszej wodzie jest, więc... A poza tym zawsze można wziąć wodę z czajki, nie? Ale to dzisiaj czajka podobno znowu wypłynęła z racji tego eventu Platformy, to podobno w TVP Info, ja nie oglądałem, ale widziałem komentarze, znowu czajka wypłynęła. musieli coś tam zrobić, jakieś fiki, ale to jest fantastyczne, jak się zapytali, a to państwo przez przypadek tak teraz, dlaczego to dzisiaj ta konferencja, a bo tak chcieliśmy się pochwalić, a w razie czego, o czym jest ta konferencja, zapytali tego w ogóle, bo tam się zebrało przeciwnie, czy widziałeś to? Widziałem, to oglądałem. No, i oni go pytają, no a dlaczego akurat teraz taką, że co się stało takiego, że teraz? A bo przyszedł czas pochwalić się swoim sukcesami. Nie masz takiego poczucia, że tak sobie siedzisz w sobotę i myślisz, kurczę, czas pochwalić się tymi swoimi sukcesami. Łapiesz za komę i my, chłopaki, tam SMS-a piszesz, chłopaki, z biurka, chwalimy się sukcesami. A oni mają o tyle łatwiej, że tam naprawdę, państwo może nie wiecie, ale tam naprawdę pod siedzibą PiS-u nie trzeba specjalnie zwoływać konferencji prasowej, tam są dyżurni. Mróz, nie mróz, zresztą część z nich pije herbatę tam już w siedzibie, bo jak jest tak bardzo zimno, to ich nawet tam wpuszczą do zagajnika. Tam generalnie jest każda z telewizji, spisała protokół strat i jedną z kamer ma już na stałe przy Nowogrodzkiej wraz z obsługą i naprawdę tam tak jest, że oni siedzą 24 godziny na dobę. Najczęściej po to, bo jak tam się cokolwiek dzieje, to ich stamtąd wyrzucają, to trzeba dopowiedzieć, i najczęściej siedzą po to, żeby ściągnąć ekipę, która będzie później kręciła płot. Tak, oczywiście, że tak. No to jest, płot jest najważniejszy, ale najlepsze są te ujęcia w szczelinach tego płotu. Są świetne ujęcia, takie trochę bergmanowskie. Maciejewicz, takie
Tak, tak, bergmanowskim takim, takim sznytem to zajeżdża, to nie, nie, tam najlepsi operatorzy muszą jechać, bo to, tak. Bo to nie jest tak, że sobie pizniesz i masz, nie? Takie zdjęcie z zapłotu, to, to każdy z nas, to my wycwaniaki robicie sobie te, takimi aparacikami, spróbujcie taką wielką kamerą nakręcić ze szczeliny. Tak, to z takim obiektywem spróbujcie, a muszą mieć taki obiektyw, bo Anusz nagle właśnie Jarosław wyjdzie i powie hono. No to trzeba, znaczy, wiesz, to iść tam z telefonem, pójdziesz do Jarkacza, wiesz, z telefonem takim, powiesz, on powie, nie, z panem nie gada. Od dawna praktyka w zasadzie wszystkich partii jest taka, to mówię, bo może państwo tego nie wiedzą, że ważne rzeczy są kręcone na sprzęcie własnym, w sensie takim, że żadne telewizje nie są wpuszczane, jest ustawiana dzisiaj kamera. Dzisiaj konferencja też była, tak, materiały. Tak, no, a to wszystkie tak się dzieją, natomiast telewizje dostają za darmo ten sygnał, albo łapiąc satelity, albo łapiąc z magicznej kostki ustawionej przy wozie transmisyjnym. Powiem więcej, Marcin. Powiem więcej, Marcinie, że my będziemy mogli też tutaj w resecie puszczać relacje z takich imprez na swoich stronach. One są free to air, że tak powiem, udostępnione na licencji open i na przykład dzięki temu na przykład na kanale sportowym, tak się nazywa ten twór Smokowskiego, Borka i Sankowskiego i Pola, to tam na przykład puszczają konferencja prasowa PZPN-u jest, prawda? No to u nich idzie tak samo jak w telewizji rządowej czy w Polsatach, TVN-ach, idzie również u nich i my też jak już dobierzemy, będziemy mieli taką pełną tą, to jestem pewien, że też będziemy robili tego typu studia i na bieżąco komentować. Nie, spokojnie, większość takich rzeczy, na pewno rzeczy polityczne, to wiem, one wszystkie się dzieją za sprawą własnych ekip. Bierze się to też, umówmy się, nie z jakiejś troski o to, że każdy mógł wziąć sygnał, tylko po prostu oni wiedzą, że ta telewizja, co ich lubi, to ich ładnie nakręci, a ta, co nie lubi, to... To jest światowy trend, żeby było jasne też, to nie jest wymysł naszych cymbałów, tylko wynajmuje się profesjonalną ekipę, która robi to na zlecenie partii i wypuszcza ten sygnał dalej. Pierwsza była Ameryka oczywiście i w kampanii oni to zaczęli robić, kiedyś to było kilka kampanii temu zaczęli, czy dwie kampanie temu chyba zaczęli tak pełnym, że na przykład nie wpuszczali albo dogadywali się, bo im zależało na tym właśnie, żeby nie były kamery, więc wszystkie te konwencje takie, które są, te duże, na które mają wpływ, bo zamknięte jest, to starają się Pani, Pani Bożena pyta, za darmo udostępniają bez logotypu? W zasadzie tak, z uprzejmości nie, się pisze, że materiał tylko organizatora, tak, ale jest, to jest jedyny obowiązek, jedyny. To jest jedyny obowiązek, sprawdzałem to źródło naprawdę, to jest jedyny obowiązek, jest taki, że bo się też temu dziwiłem, przyglądałem się jak to jest, czy na przykład prawa ma firma organizująca to, producent i tak dalej, nie ma, producent jest cały na usługi, jest kupiony razem z filmem. Producenta się kupuje, w związku z czym to jest całkowicie wypuszczone i zwykle to jest, mało tego, proszę Państwa, zwykle to jest umieszczone również na jakimś serwerze, z którego można po prostu zasysać. To oczywiście wypisuje się tam do partii, czy to zależy do kogo, tak, do PZPN-u, czy do partii, czy gdzieś tam. Pisze się o specjalny kod taki, żeby ten źródło wyszedł od razu do nas, a nie via na przykład Intel, via YouTube. Co? Dzwoni się. Ty myślisz, pisze, nie, bo to jest czasami, nie, właśnie się pisze, ponieważ to się pisze do realizatora, do takiego gościa, który ma od razu ci odpowiada z tym linkiem, wiesz, że tam nie trzeba nic ustalać, nic, jeden, ty dzwonisz, piszesz, no mówisz, ja chciałem puścić sygnał, proszę, i idzie to z automatu. To parę razy bez żadnych pism, no. No tak, ale tak to musisz poznać i tak muszą, co będzie ci dyktował ten kod dostępu. SMS-a wysyła. Tak, no i będziesz z SMS-a potem wklepywał. Nie, biorę z pisma. Muszę z pisma. Nie, no, z pisma to link masz przecież, no Marcin. Widzę, że jesteś boomerem, rozumiesz, jako i ja jestem, ale w tym akurat, to akurat kiedyś pytałem z ciekawości, bo robiłem kiedyś materiał taki o tym, o tych materiałach właśnie o amerykańskiej i brytyjskiej tej, no, wyborczej. Sytuacja, bo od tego, żeśmy zaczęli, w której oni siedzą i liczą na to, że coś złapią na własną kamerę, jest w dużej mierze pracą bez sensu.
Nie w dużej mierze, tylko właściwie całkowicie oni się czasami... No nie, no mają, wiesz, bo oglądasz te wiadomości potem i widzisz te tam, wiesz, przez te pręty gdzieś tam jakieś... Tak, ale to się używa zwykle potem w takich materiałach, które ogólnie się nazywa Michałkami, tak? Które no nie, nie Michałkami, ja pamiętam taką transmisję w dużej telewizji mainstreamowej, gdzie był głos Zofu i ta kamera na żywo i chyba podjechał Macierewicz. Tak, to było wtedy, jak były te negocjacje, Zjednoczona Prawica się roznaczała. Faktycznie wysiadł Macierewicz i pyk tam. Było widać, jak wysiadł, no to tak. I można było go skrytykować, że jechał bez maseczki na przykład. Nie, ale i było widać, że za kratkami jest. O, na przykład. Nie? Ale jedna rzecz, którą jeszcze powinniśmy, mamy 10 minut, a powinniśmy, co sądzisz o człowieku chomiku, czyli konflikt między człowiekiem chomikiem, a człowiekiem gowinem. Człowiek chomik, jak go pokazali sprzed jeszcze pół roku, muszę wam powiedzieć, że się zacząłem martwić o niego, bo spuchł jak jasny gwin. Przed pół roku były takie te z kampanii tamtej wyborczej prezydenta jeszcze, to ile to trwało? Pół roku temu to było? No. Pół roku, tak? To on normalnie taki szczupak jeszcze był. Ty, ja patrzę u tej Olejnik, czy gdzieś tam on wystąpił, ja pierdzielę, to nasze ryje przy tym, to jest w ogóle... Ale ty sobie wyobraź, siedzisz sobie spokojnie tam w domu, na przykład, nie? Popijasz kolę i dowiadujesz się, że... jesteś prezesem. Że od 3 lat jesteś prezesem Porozumienia. Od takiego ryja byś dostał. A pensja nie wpływała? Tak, nie? Nic nie było, nie? To byśmy się już w tych ekranach nie mieścili. Wiesz, że to jak ja to usłyszałem cały konflikt, to ja szybko bak do KRS-u sprawdzałem, czy ja nie jestem prezesem Porozumienia, bo tam już w którymś momencie każdy był podejrzany. Jak? Nie, nie jestem, szczęśliwie nie. To mnie ominęło. Ja wiem, czy tak szczęśliwie, wiesz, w okresie pandemii rządowa posada dobrze robi. Słuchaj, natomiast cała zabawa jest taka dosyć klasyczna. Myśmy się... Może powiedzmy o co chodzi, bo może nie wszyscy wiedzą. Czy państwo wiecie, że Porozumienie się znieporozumieniło? Pytanie otwarte, a mianowicie najpierw pan prezydium pod przewodnictwem pana Gowina zawiesiło pana Bielana, a potem się okazało, że druga informacja była taka, że prezydium było nie w właściwym składzie i nie miało prawa zawiesić, potem się okazało, że w zasadzie to pan Bielan jest przewodniczącym, ponieważ Porozumienie swego czasu zapomniało wybrać przewodniczącego, a zgodnie z ich statutem, i to była dla mnie szokująca wiadomość, że oni mają statut, nie, to był news. Zgodnie z ich statutem, jak Gowin nie jest przewodniczącym, to przewodniczącym jest przewodniczący konwentu, którym był Bielan, a przy okazji Polska się dowiedziała, że Bielan jest w Porozumieniu, bo takiej powszechnej świadomości nie było, a najzabawniejsze jednak jest to, pamiętasz, jak Bielan wychodził z takiej partii, co się nazywała PJN? Polska jest najważniejsza. Ale pamiętasz, jak nawet tyle pamiętam. Jak on wyszedł wtedy? No on pewnie. Wtedy zabrał kody do mediów społecznościowych. A wiesz, co teraz zabrał? Klucz do... Klucz od biura. Tak. Więc tam zginie. To jest mistrz po prostu. Wtedy go zhakowali, mu zabrali. Przypominam, że zhakowali go. On nie oddał kodów, zhakowali go wtedy, że odebrali mu. Teraz się okazało, że zabrał kluczyk i wyszedł. Mało tego, zorganizował jakieś posiedzenie, jakiś konwentyk zarządu, który to zarząd, jak on to stwierdził, przez aklamację przyjął wszystkie jego propozycje o tam zarządzeniu tego, śmego i owego. Potem wyskoczył jeszcze Bortniczuk, który też jest stronnikiem Bielana chyba, tak? On jest Bielaninem i został od razu wyrzucony natychmiast z partii, w związku z czym jemu tam, ale to całe szczęście... Ale wiesz jakie są reperkusje dalsze? No? Afery w Porozumieniu. No to ciebie powinno zainteresować. Zaimponować. Zaimponować swoją drogą też, bo mnie zaimponowało. No. Otóż Leszek Miller zapytał Włodzimierza Czarzastego, jak się czuje w 6. roku 4-letniej kadencji.
To mnie całe szczęście, ja to jestem z tych z Razemów, jeżeli bliżej mi do Razemów. A wy tam jesteście razem. Dla mnie i jeden i drugi z tych dwóch pajaców to jest taka lewica, jak schodzi dupy Rajzen, ale tak, dobre. No ale Miller akurat w to potrafi. No. Tak. Miller w to potrafi. Natomiast ja wam powiem tak. Taka moja jest konkluzja. My się możemy cieszyć, oczywiście, że tam, bo to zawsze pociesznie, tak? Jak się tacy cymbały się za sobą tam gryzą, szczypią się po pośladach. I to oczywiście pociesznie to wygląda. Ale wiecie, co mnie najbardziej dobiło w tym wszystkim? Konkluzja, do jakiej doszedłem, że jak już to wszystko się skończy, nie? Jak już oni się tam dogadają, czy nie dogadają, jak się jeden wypierdzieli, drugiego, trzeci, czwartego i tak dalej, nie? Jak oni się wszyscy powypierdzielają, to kto będzie więcej zarabiał, my czy oni? To jest, ludzie, najlepsze, że oni nie mają żadnej, rozumiecie, jak wy byście się ze swoim szefem czy coś tam pokłócić, jakieś pryncypia w firmie, gdzieś my tu z Marcinem się na przykład, że redakcja powinna iść w tę stronę, nie w tamtą stronę, że tutaj Durczoka powinniśmy mieć na antenie, a Marcin mówi, ja po moim trupie, no to ja mówię, to bach, no. I ja wtedy albo Marcin, albo ja lecimy i koniec, nie? Tu nie ma żadnego. Ale wiesz co, to przestanie być w porozumieniu. O takie układy chodzi, żeby były win-win. Prawda? On wszyscy wygrają. Tak, on przestanie być w porozumieniu. Po prostu jedyna zmiana, jaka będzie w jego życiu, to taka, że on przestanie być w porozumieniu. Nie zmniejszy, mało tego jeszcze może zyskać, bo nie będzie musiał się działkować z partią tym swoim pieniędzmi, bo posłowie mają w tej prawicy, tam odkładają część pieniędzy partii. We wszystkich partiach. Dobrze, ale ja mówię, no w tej prawicy, no bo on jest ze sprawiedliwa, nie, teraz nie chciałem przydymać się akurat im, tylko po prostu, że w tej prawicy mają takie coś, że tam dają my to, zresztą to jest akurat na całym świecie też, bo senatorowie tam utrzymują partię i tak dalej swoje. Natomiast teraz nie będzie musiał dawać, bo nie będzie miał komu, tak? Moja wizja jest taka, że... To my jesteśmy w dupie, chcę wam powiedzieć, to my jesteśmy. On wygrał. Słuchaj, rozszerzy się Zjednoczona Prawica, bo do tej pory Zjednoczona Prawica będzie miała jeszcze porozumienie Bielana. Dobrze, jest prośba, żeby... Nie porozumienie Bielana. Tak, żeby zacytować Małpiaka, porozumienie Gowina zmieniło się w nieporozumienie Bielana i tu Małpiak... To też zacytujemy. To super bonmot i jestem z niego dumny. Prosiłbym prowadzących o zacytowanie. Chodź razem jeszcze raz. Tak. Porozumienie Gowina zmieniło się w nieporozumienie Bielana. Małpiak. Prowadzący chórem. Tak jest. Może Piotrek szybko tam napisze jeszcze i wrzuci tablicę z odpowiednim napisem, ale to oczywiście żartujemy sobie, Małpiak pozdrawiamy, ale naprawdę pamiętajcie, ludzie, że to wszystko, czym my żyjemy, naprawdę możemy, wiesz, my sobie tu dworujemy oczywiście, tak, ale że generalna konkluzja z tego, że oni mają na nas, przepraszam, z całym uszanowaniem uszu, wywalone, no tak to powiem. Oczywiście, że tak, ale to wiesz co, to są... Możemy powkurzać, oni mają to naprawdę... To jest dla nich jakaś tam zabawa w piaskownicy. Inną natomiast rzeczą jest to, że jeśli chcielibyśmy poważnie się zastanawiać, dlaczego Bielan w tym momencie wykręca ten numer, to jest to z pewnością co najmniej za wiedzą, a być może na polecenie samego wielkiego stratega z Żoliborza. No i teraz pytanie, czy gumowy kręgosłup Gowina nie zgumiał do tego stopnia, żeby na przykład jakoś się geniuszowi z Żoliborza odwinąć. I to może mieć jakiś tam aspekt ciekawy nadać tej sprawie. Nie musi, bo ja jakoś w twardość Gowina w jakiejkolwiek sprawie, choćby odwinięcia się, nie bardzo wierzę, ale może być tak. Natomiast oni się tam podzielili, jeśli chodzi o parlamentarzystów, w ten sposób, że Gowin ma
12, a Bielan 4. Więc tutaj Bielan no nie stworzył siły, której już nikt nie zatrzyma. No to jest prawda akurat, ale myślisz, że, a myślisz naprawdę, czy jest, ja wiem, że ten nasz rynek jest medialny, jest w ogóle zdupistycznie, wiesz, trudno go tam obejmować różnymi rozumami, ale myślisz, że Kaczoboński z Żoliborza naprawdę jest zdolny do takich na przykład przypierdolek, że jemu w ogóle zależy na tym, żeby taką przypierdolkę na przykład robić temu Gowinowi? Tak, on tam tak? żyje. Ja właśnie tak, a w tym sensie takim nie, ludzkim po prostu. Tak, on ludzki, po prostu to lubi, nie? Nie, bo to politycznie w tym momencie. No właśnie, bo politycznie to z dupy jest, nie? Umiarkowanie potrzebne. Poza, wiesz, tylko że jemu ta metoda się sprawdza, wiesz, bo on przez te wszystkie lata godził ich w ten sposób, że ich napuszczał na siebie. I no, był Górski jedynym arbitrem. Fantastycznie, Górski fantastycznie to. Tak. I to wychwycił jego podstawowy ten. I on ma taki odruch, wiesz, że jak on widzi dwóch ludzi, to musi ich skłócić, a potem powie, to teraz ja was tu, chodźcie, pogodzę, dobra, to ty masz tak, obu po klapsie. Ale kurwa z tym cymbałem, tym, że on, ale jak myślisz, jak to było na przykład, że on po prostu pojechał na ambicie, że on powiedział, bo to jest też różnica, czy on powiedział Bielanowi, idź i w moim imieniu rozpindol to ścierwo, czy on na przykład poszedł i powiedział, wiesz, nic mu nie powiedział, ty Bielan, jesteś lepszy, wiesz, tak na tej zasadzie, tak? I jak myślisz, to powiedział? Stosuję i taką technikę. W przypadku Bielana moim zdaniem był to krótki rozkaz. Bo między nimi tak, akurat relacje... Idźko tam, tak? Bo ja nie znam stosunków tam u nich tam. Nie, Bielan jest dużo bliżej Kaczyńskiego niż Gowina. No tak, ale czy on jest taki właśnie dyspozycyjny na tej zasadzie jest, właśnie, że powiem... 100%, więc to było po prostu, Adaś, słuchaj, jest sprawa do załatwienia, jedziesz. Myślisz, aż tak? Myślę, że a ten Bortniczuk, cymbał, on jest wyjątkowym cymbałem, bo jeszcze na dodatek on mówi bez przerywania. A ty mówisz o ludziach, którzy, wiesz, ludzie pokroju Bortniczuka, to są ludzie, którzy tam steczkami się kręcą za tymi, którzy coś mogą. Nie, ale on ma, kurczę, chyba dobry ten, bo on dużo go pokazują w tych mediach, taki Bortniczuk, jak się opowiada, ty zobacz, jak się u nas opowiada ktoś tam, nie? Jest taka partia Porozumienie. Ma tam tych, ilu tam oni mają posłów? 11 czy coś. I teraz... Z twojego tam, jak ty z nimi gadasz tam, czy gadałeś tam, znasz te rejony, to jest coś takiego, że oni gdzieś tam siedzą i realnie się zastanawiają, po czyjej stronie się opowiedzieć tam po Bielana czy Gowina, czy oni po prostu mówią, dzieci się, mam to w dupie, czy coś, jak to? Nie, oni na ten temat rozmawiają dniami i nocami. Więc oni często nie mają czasu rozmawiać o Polsce, oni często nie mają czasu rozmawiać o tym, co oni tam merytorycznie mają zrobić, ale jeżeli chodzi o takie rozdania typu grze się kto, wie się kto, a Krysia tamto, to oni tym żyją i to jest, no dobra, 24 przesadziłem, 22 godziny na dobę. Ale to myślisz, że, ale to ma dla nich, jakie to ma dla nich znaczenie w tym sensie, że czy on się opowie na przykład za Gowinę, w którym on momencie, bo ja wiem, że przed listami wyborczymi, będzie. Nie, ale to jest między listami wyborczymi, masz rady nadzorcze, masz te spółki, masz żonę, szwagra i tak dalej. I teraz, pamiętasz kolegę gospodarza Anioła? No przyjechał tak. Do Warszawy i mówi, muszę się tu pod kogoś podczepić. Podwieszał się. I oni cały czas kombinują, czy jak ja się podwieszę pod Gowina, to mi da więcej niż kiedy ja się podwieszę pod Bielana, czyli pod Kaczyńskiego. No ale wiesz, i to są naprawdę bardzo skomplikowane algorytmy. Bo no dobra, Gowin, a to powiedz mi teraz jeszcze jedno. No, dlaczego oni... Są, bo jestem w stanie zrozumieć, dlaczego, że ideologicznie są niektórzy z tym z Ziobrą, nie? Z Człowiekiem Zero. To ja wiem, bo to mogą być po prostu klepkarze, tak? Że mają klapki na oczach i to jest po prostu ludzie z misją popapraną, ale jednak. Ale w takim porozumieniu, które jest absolutnie bezpłciowe i bezwyrazowe, to dlaczego oni chcą być w porozumieniu? Ja się w ogóle dowiedziałem, że Bielan jest w porozumieniu, to jest inna rzecz. Wielu się dowiedziało. No więc właśnie, ale na przykład ten Pięta, czy nie Pięta, tylko ten tam z Białegostoku, ten taki blondas, taki Aryjczyk. Żalek. Żalek, tak. To na przykład też jest w porozumieniu. To dlaczego oni są w porozumieniu, a nie w PiSie od razu? A to już czym? Co to im daje?
czasami jest tak, że do PiSu cię po prostu nie przyjmą. Bo to nie jest tak, że pójdziesz do PiSu jutro i się zapiszesz i będziesz. No nie takie proste. Jest trochę polityków, o niektórych wiemy oficjalnie, o niektórych nie wiemy oficjalnie, ale którzy się odbili od PiSu, bo nie zostali przyjęci. Są tacy, którzy do tego PiSu... Wiesz, że Cymański też jest w porozumieniu? A to tego nie wiedziałem. No widzisz, mam, jest. No. Kto się zna za politykę? No, kto jest dobeściak? Słuchaj, są politycy, którym do PiSu nie wypada wprost wejść. I takie porozumienie jest idealne. Jesteś w PiSie, a jakobyś nie był. Rozumiesz, chcesz mieć frukty, mhm, bo te partie dają frukty. I Ziobro daje frukty, i Gowin daje frukty. A co nie? PiSowi to daje? No PiSowi to daje te parę mandatów więcej. No pamiętaj, że oni w tej chwili bez Ziobry i Gowina w większości by... No tak, ale to są wybory. Ale ile ludzi na przykład głosuje, czy... Bo ja wiem, że są te badania, w których się bierze pod rozwagę, też tam wpisuje się, tak? Te porozumienie i tamtego. Ale no, generalnie, jak idziemy do wyborów, no to przecież tam jest lista napisana Zjednoczona Lewica i tam nie ma wymienionych jakichś tam przy tych nazwiskach, że to jest porozumienie, no, a ten jest skądś tam. Ale to wtedy grają ci liderzy, bo wiesz, taki Gowin, on ma realne poparcie u siebie tam w tym Krakowie. Taki Cymański, ja nie pamiętam skąd on jest, chyba gdzieś tam z Warmii czy skądś. Wiesz, to są akurat Ziobro, to są ludzie, którzy koszą, wiesz, bardzo duże głosy, po 80, po 100 tysięcy głosów. Wtedy no tak, no. To ja wiem, mówi... to dlaczego PiS ich na przykład nie przytuli, nie powie, dobra, to sobie głosuj. Przecież oni i tak kandydują z PiSu, bo wszyscy mówią, że z PiSu są, nie? Bo jak idziesz na wybory, czy ty znasz kogoś, posłużę się takim, wiesz, tym Komorowskiego, ale czy znasz kogoś, kto, pytam całkiem poważnie, różnych, bo ty znasz z różnych tych środowisk ludzi, czy znasz kogoś, kto powiedział, że idę głosować na posła z porozumienia, no bo umówmy się, że nie wszędzie jest, wiesz, jakiś znany człowiek, nie? To nie są duże grupy, ale są. Są, tak, że one tam, oczywiście, w tych rejonach nie ma tych popularnych, Cymański, ten, tylko tam jest jakiś Iksiński, i naprawdę jest dlatego, że on jest z porozumienia, wiesz, to go tam spieszają? Oni są, poza tym pamiętaj, że w tych małych partiach następuje duża mobilizacja, bo jeżeli wchodzisz na listę PiSu, a ta lista bierze 5 mandatów w twoim okręgu, to takie małe środowisko wybiera sobie tego jednego i walczy o 5. mandat, rozumiesz? A ten 5. mandat to jest na przykład 4000 głosów. Mówimy o tym, gdzie nie ma tych gwiazd, tak? Wiesz, bo tam pierwszy sobie pójdzie, jakiś Kaczyński dostanie 100 tysięcy głosów, drugi tam dostanie 20 tysięcy głosów, ale ten 5. czy 6. mandat to są ludzie, którzy dostają po 3-4 tysiące głosów. Ja wiem, bo ja pamiętaj, że jestem z Gdyni, w którym Franciszka Cegielska otwierała listę i zabierała wszystkich. No. Franciszka Cegielska, cała reszta siedziała u niej na płaszczu głosów, tak. Franciszka Cegielska zdobyła 100% głosów, więc wystarczyło, jak ktoś tam, bo to jest ciekawostka, bo nie można wejść na listę, nawet jakby Franciszka Cegielska wciągnęła całą listę, w sensie procentowo, to jeżeli nie masz choćby jednego głosu, to nie wejdziesz. Jeden głos musi być tak. Musisz mieć jeden głos, więc warto zagłosować na siebie. Nie, tak, warto kandydować i zagłosować na siebie. No, tak jest, to jest mieć... w ogóle, jak się ma Franciszkę Cegielską w Gdyni. No, wszystkie partie tak mają, przecież jak tam Tusk kandydował, to on przecież też dostawał jakieś nieziemskie głosy. Nikt nie miał tak jak Franciszka Cegielska, bo ona dochodziła do 98, co było, kurczę, w ogóle, wiesz, kasowała wszystkich. Jak ona, ja się zawsze z tego śmieję, bo ona powiedziała potem, jak poszła w ministry, i powiedziała, a teraz będzie Szczurek, nie? To wszyscy myśleli, ten taki koleżka, co był tam, założył gazetę gdyńską, taki koleżka, co wiesz, cały czas był w opozycji, mówi, no jest, nie, mam swoje 5 minut dostanę, a Franciszka powiedziała, wystarczyła, powiedziała tak, o, teraz Wojciech Szczurek będzie Franciszką Cegielską, nie, i Szczurek w pierwszej swojej tej, co otwierał listę, dostał 90%, 3% może mu spadło. Nie. I ten koleś z tej gazety gdyńskiej zamknął tę gazetę. Widzę, mówię, tutaj nie nawywijam. I zresztą Szczurek do dzisiaj leci na tym, trochę mu spada, ale do dzisiaj jest. To szczególnie, że na prawicy oni zawsze byli skupieni w tych małych partyjkach, dokąd tam ich AWS jakoś nie zaczął spinać, a potem już Kaczor nie wziął pod swoje skrzydła.
nomen omen. I oni są przyzwyczajeni do tego, że oni byli w takich, wiesz, konglomeratach wielu partii i te małe partie się liczyły o tyle, że sobie... Takie kanapowce, nie? Takie kanapowce. Ten piąty mandat, ten szósty mandat, to musi być ich, nie? Czyli one muszą nadrapać... I oni się nauczyli w takiej mętnej wodzie tam pływać, tak? I oni nie idą oni nie idą po wszystko, tak? Oni mają wyliczone, po co idą, że na, wiesz, Ziobro swoją potęgę, bo to jest potęga, budował dokładnie na tym, że on skupiał się na tych pojedynczych kandydatach, gdzieś tam, rozumiesz, koleś nieznany, okręg skierniewicki, nikt nie wie, kto tam jest, co tam jest, ale są cztery mandaty do wzięcia dla PiS-u, czwarty jest Ziobry. Dziękujemy. To jest ta, ja nie wiem, bo ty mówiłeś, że nie jesteś za Jowami, bo ja akurat jestem bliżej Jowów, ale już się raz pokłóciliśmy dzisiaj prawie, to już na inny raz sobie zostawimy. Natomiast, ale jak myślisz, ale ta procedura wyborcza jest nie do przyjęcia, nie? No umówmy się, no, że... Nie, czekaj, to nie zaczynajmy tej dyskusji. Przypomnę ci, że w Jowach wybierasz senatorów i co jest lepszego... Tak, ja wiem, ale nie, mi chodzi o ten sposób liczenia. Ja teraz mówię o tym sposobie liczenia, nie? Przydzielania tych mandatów, że to teraz, co jest do Sejmu, no to jest nie ten... Słuchaj, no, ale to jak chcesz czegoś takiego, moim zdaniem ten system za bardzo jest domknięty dątem. No. I dąt powoduje, że ci ludzie schodzą się na jedne listy. Natomiast raz kwestia obniżenia progów albo w ogóle likwidacji progów. Myśmy mieli jedne wybory bezprogowe. Fajny był Sejm, pamiętasz? Sejm był zabawny. No ale wiesz, on był zabawny, myślę, nie tylko ze względu na ordynację, ale ze względu na pewną świeżość tej demokracji, bo to się wykluwało. A dwa, wyrazistość naszej oczywiście powrót do metody matematycznej Seulegii zamiast Donta, żeby, bo moim zdaniem w tej chwili to takie skupianie nas, nawet w naszej dzisiejszej dyskusji widać, wiesz, ordynacja wymusza różne jednoczenia, a te jednoczenia merytorycznie kupy się nie trzymają na różne sposoby, tak? Dzisiejsza dyskusja nawet tego dotyczy. No lewica z PSL-em nie może... Nie ma. Bo obydwoje tracą, tak? To nikt nie zyskuje, obie partie tracą, nie? Wiesz, koalicja dobra jest wtedy, kiedy 2 i 2 równa się 5. Natomiast tutaj przypadku... 2 i 2 było 3, no tutaj byłoby 2 i 2... Albo 1, albo 1. Nawet 1, tak, ale mi chodzi o to, że to w dół, nie? Bo to nie ma takiej możliwości, żeby wyborca Zandberga głosował na kogoś z PSL, który tam z kościoła nie wychodzi. Na odwrót w ogóle, na jakiegoś tam aborcjonistę, mordercę dzieci, mordercę osób nienarodzonych. Wiesz, że to są teraz, jest taka, że to są osoby nienarodzone. Pamiętaj o tym, nie? Nie mów mi takich rzeczy, bo... To jest nowa nomenklatura. Odzywają mordercze skłonności i mam ochotę mordować osoby całkiem narodzone. Posłanka Senyszyn tak zaproponowała, znaczy wyraziła, zauważyłeś, jak jest rodzaj rozmowy, nie? Posłanka Senyszyn powiedziała, że żałuje, że nie ma takiej procedury, żeby dzieci narodzone, ale z tymi wadami, które po prostu są terminalne, że można by pomóc im przejść do domu ojca przy pomocy jakiegoś bezbolesnego zabiegu. Wyraziła po prostu, że nieludzkie jest patrzenie na cierpienie dziecka. Z tego telewizja publiczna wywnioskowała, że pani Senyszyn chce zabijać dzieci narodzone już. Te dzieci narodzone osoby po prostu zjadać chce. Zresztą pomaga im o tyle pani Senyszyn, że swoim wizerunkiem wpisuje się fantastycznie w te ich ględźby, prawda? I oni straszą tą Senyszyn, jeszcze jak powie coś, to przecież tym swoim głosem, z którego sama się śmieje, więc możemy też pośmiać, to naprawdę... Notabene próbowała jakoś obniżyć, bo kiedyś... Chodziła na zajęcia zresztą do mojej znajomej, tak, to się nawet są takie zajęcia, ona chodziła na ustawienie głosu, to jest tak popularnie się nazywa ustawianie głosu, które po prostu obniża, tylko musiałaby wtedy
inną częścią gardła mówić, no inną częścią tutaj, a tego poszło jej to na chwilę, po czym zluzowała majty. To jest tak jak my czasami, wiesz, napniesz się, jak widzisz, jesteś na plaży, tak, czy coś tam trzymasz, w końcu po prostu nagle ani się nie obejrzysz, nagle patrzysz, o Jezu, znowu ten sam schemat, i ona tak się śmiała zresztą, jak z nią kiedyś rozmawiałem, to ja się zapytałem o to, dokładnie o to właśnie, nie, i ona mówi, że właśnie tak było, że odpuszczała i w tym momencie kurwa mówiła, cholerę z tym, bo tak myślała jak my o wciąganiu brzucha, tak mniej więcej to wyglądało, że po prostu cały czas chodziła na tym wciągniętym brzuchu, cały czas chodziła i tak wiesz, to będę mówiła do was, ten dzień dobry, ale kurczę, wychodziło jakby miała tą mutacja, przecież dziewczynki nie przechodzą mutacji, no. To jest coś za coś, wy rodzicie kobiety, wy rodzicie dzieci, a my musimy mutację przechodzić. Też mamy słabą stary, rzeczy. Jak to wytną i kiedyś puszczą w wiadomościach. Piotrek nam przypomina, że kończy robotę, co może się dla nas też jakoś nie najlepiej skończyć, więc może my kończmy grzecznie. A co, Piotrek, taksówka czeka już na niego? Przecież on w domu siedzi. Nie ściemniaj, Piotrek. Nie ten, no ale musimy kończyć. Panowie, przepraszam, napisał. No nie, poczekaj. A, nie, no dobra. Kulturka. No to nie, to dobrze. To jest okej. Okay. Jakbym go widział, to bym doszedł do wniosku, że jest w krawacie. Bo taki, a teraz powiedzieli tak, wiesz, my tak, wiesz, niby, że to ten, a potem, otóż Piotrze, nie. Otóż Piotrze, nie musimy. Nie zrobimy ci tego. Piotruś, wiemy, że nad ludzkim wysiłkiem już tam trzymasz zwieracz, więc rozumiemy, że musisz się spieszyć. Chłe, taki suchar. My też zaczniemy się spieszyć. Marcin Celiński, mistrz rozciętej riposty, Wojtek Krzyżaniak, głos Szczerej Słowiańskiej Szydery. I pamiętajcie, tylko pod tym logiem, tylko pod tym znakiem Celiński, Krzyżaniak, Krzyżaniak. Ale jeszcze ważniejsze jest to, żebyście pamiętali, że Jezus nie zmartwychwstał. I to nam daje... Taka jest opinia. To jest pewność. To jest opinia, albo jak powiedzą w telewizji, opinia granicząca z pewnością. Oni tam mają takie drodzy, nowości. Drodzy Państwo, dziękujemy pięknie. Ale powiedz jeszcze, co będziesz miał jutro. Zaproś tradycyjnie, musisz zaprosić na jutro. Na pewno na jutro zapraszam na 17 na Sexpress z Pontonem, na 18 na Każdy jest ważny Dominika Kwiatkowskiego, na 19 w programie jakiegoś Celińskiego. No i tu uwaga, Wojtek nie będzie spał po tej informacji. Moim gościem w pierwszej godzinie będzie Jarosław Makowski, szef Instytutu Obywatelskiego, czyli Think Tanku Platformy Obywatelskiej. Nie to za ale tam. To jest najłatwiejszy pieniądz na świecie, być szefem Think Tanku Platformy Obywatelskiej. Zapytam go o to, czy to najłatwiejszy pieniądz na świecie w twoim imieniu, ale będę z nim rozmawiał o tym, co ten Think Tank wymyśla. To będzie krótka rozmowa, to musisz jeszcze gościa zaprosić. W drugiej godzinie, albo jak prorokuje Wojtek, wcześniej zacznę podsumowanie wydarzeń tego tygodnia. Cześć sobie wymyślił. Kłaniam się Państwu. Chcę pogadasz jutro sam, kurczę, będzie siedział, zobaczysz. Tak pogadał, mówi, no bo właściwie to ja... tak będzie mówił. Ja zapraszam na poniedziałek na 10. Trzymajcie się. Zapraszam Państwa, sprawdzimy razem, co z tym Think Tankiem. Ja wpadnę tam, zobaczę, co się tam dzieje. Reset Obywatelski.